To już ostatni w tym roku maraton. Dziękuję za odsłuchy i aktywność na kanale. Tym razem wybrałem z archiwum Kryminatorium 6 spraw. Trudne śledztwa z różnych stron świata. W wielu sprawach nastąpiły przełomy po niespodziewanych zwrotach akcji. Za chwilę przeniesiemy się m.in. do Szwecji, Australii, Wielkiej Brytanii lub Izraela. Jeżeli chcesz zobaczyć, które sprawy wybrałem do zestawienia, zajrzyj do opisu odcinka. Już niebawem rozpoczynamy wysyłkę mojej kawy, ziarna prawdy oraz kryminatoryjnych gadżetów. A ja podpisałem ostatnio kolejną partię pocztówek. Trafią one do każdego zamówienia na kawę zrealizowanego w okresie przedsprzedaży. Jeżeli ktoś chciałby się więc napić już po weekendzie aromatycznej, 100% arabiki, która mnie towarzyszy każdego dnia, to odsyłam do mojego sklepu. Link zostawiam w opisie. Zamawiając kawę teraz, masz pewność, że przesyłka dojdzie do Ciebie przed świętami, a w jej wnętrzu znajdziesz dodatek w postaci pocztówki z moim autografem. Zrób prezent sobie lub komuś bliskiemu i zamów teraz ziarna prawdy. Sprawa Grace Millane. Brytyjka Grace Millane miała przed sobą całe życie. Pochodziła z zamożnej rodziny i nigdy niczego jej nie brakowało. Była wesoła, bardzo otwarta i przede wszystkim szczęśliwa. Gdy tylko mogła, pomagała potrzebującym, wspierając wiele organizacji charytatywnych. Wpłacała datki, organizowała zbiórki. Dla fundacji zajmującej się dziećmi chorymi na nowotwory ścięła swoje długie włosy, z których zawsze była bardzo dumna. Choć miała wielu przyjaciół, z którymi często się spotykała, nigdy nie zaniedbała nauki. Był 2018 rok, a ona właśnie uzyskała licencjat z reklamy i marketingu na Uniwersytecie w Lincoln. Nie zamierzała jeszcze kończyć swojej edukacji. Była ambitna i żądna wiedzy, co wyraźnie podkreślali wszyscy, którzy ją znali. Ale 21-letnia Grace na razie poczuła się zmęczona nauką, do tego stopnia, że postanowiła zrobić sobie roczną przerwę w studiowaniu. Urlop chciała wykorzystać na spełnienie swojego największego marzenia. Samotna podróż do najdalszych zakątków świata została przez nią zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach i konsekwentnie realizowana. W październiku 2018 roku udała się najpierw do Ameryki Południowej. 6 tygodni w Peru dostarczyło jej niezapomnianych wrażeń. Wszędzie, gdzie się pojawiła, robiła mnóstwo zdjęć. Później wysyłała je swojej rodzinie, z którą utrzymywała stały kontakt. Choć była bardzo daleko od domu, nie martwili się. Codziennie dzwoniła i pisała, aby wszyscy wiedzieli, gdzie jest i co robi. Swoimi wrażeniami na bieżąco dzieliła się w mediach społecznościowych. Następnym przystankiem w jej podróży marzeń była Nowa Zelandia. W piątek 30 listopada przybyła do Auckland, największego miasta w tym kraju, położonego na Wyspie Północnej. Zameldowała się w tanim hostelu, bardzo popularnym, zwłaszcza wśród młodych turystów z Europy. Jako że była osobą bardzo towarzyską, szybko nawiązała dobry kontakt z innymi turystami. Z jedną z nich postanowiła nawet dzielić swój pokój. Wszyscy zapamiętali ją jako promienną, bardzo radosną i energiczną dziewczynę. Ciągle się uśmiechała i dużo z nimi rozmawiała. Damskie towarzystwo było na pewno sympatyczne, ale Grace zapragnęła poznać jakiegoś miłego, miejscowego chłopaka, z którym mogłaby spędzić miło czas. Kogoś, kto oprowadziłby ją po okolicy, pokazał kilka ciekawych atrakcji. A kto wie, może w weekend zabrał do jakiegoś fajnego klubu. W tym celu Grace postanowiła skorzystać z pomocy aplikacji randkowej. Wieczorem odpaliła Tindera, w nadziei, że uda jej się trafić na miłego towarzysza. Przeglądając kilka propozycji, Brytyjka zwróciła uwagę na pewnego 26-latka. On także był oczarowany urodą Grace. Po wymianie kilku wiadomości postanowili się spotkać. Umówili się na następny dzień, w sobotnie popołudnie, 1 grudnia. Od samego rana dziewczyna była bardzo podekscytowana tym spotkaniem, o czym napisała do swojej przyjaciółki z Anglii. Z każdą kolejną wiadomością chłopak robił na niej coraz większe wrażenie. Dużo o sobie opowiadał. Pochodził z rozbitej rodziny, uprawiał sport,
Miał kilka dorywczych prac, jako barman, sprzedawca czy budowlaniec. Był inteligentny, zaradny, a przede wszystkim miał ogromne poczucie humoru. Lubili te same filmy, słuchali podobnej muzyki. Do tego był bardzo bezpośredni. Nawet nie starał się ukryć, że Grace bardzo mu się podoba, gdy ich spotkanie, które początkowo miało być jedynie niezobowiązującym wypadem na miasto, wprost nazwał randką w ciemno, 21-latka nie zaprotestowała. Ubrała dla niego swoją ulubioną sukienkę, zrobiła staranny makijaż. Na umówione miejsce przybyła kwadrans przed czasem. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały Grace o 17:45 w kompleksie rozrywkowym. Wiele restauracji, barów, sklepów i kasyno. Swoista wizytówka miasta. W Oakland nie było chyba lepszego miejsca na spędzanie miłego wieczoru. Czekała na niego przy choince, którą sfotografowała, a jej zdjęcie wysłała rodzicom. Gdy się pojawił, od razu go rozpoznała. Uśmiechnęła się w jego stronę, a on ją mocno objął. Razem poszli w stronę restauracji. Tam zjedli kolację, a następnie przenieśli się do meksykańskiego baru. Znacznie mniej ekskluzywnego, ale były tam dobre drinki w dobrych cenach. Kamery uchwyciły rozmawiającą ze sobą parę. Byli w doskonałych nastrojach. Żywo gestykulowali, śmiali się i sprawiali wrażenie szczęśliwych. W pewnym momencie pewny siebie chłopak przyciągnął do siebie dziewczynę, objął i pocałował. 21-latka najwyraźniej nie miała nic przeciwko temu, bo do podobnej sytuacji doszło w ciągu następnej godziny jeszcze kilka razy. Gdy wyszedł na chwilę do toalety, Brytyjka wyjęła swój telefon, aby napisać wiadomość do przyjaciółki. Wieczór jest wspaniały, świetnie się bawi, nie mogła chyba znaleźć lepszego towarzystwa. Para opuściła centrum koło 21:00. Kwadrans później kamery zarejestrowały ich spacer. Szli w kierunku hotelu Sky City, w którym Jesse wynajmował mieszkanie. Niespełna pół godziny później, dokładnie o 21:40, kamera umieszczona w hotelowej windzie nagrała, jak wchodzili do środka. Po minucie opuścili windę, wychodząc na korytarz. Było to ostatnie nagranie, na którym znalazła się brytyjska turystka, nie tylko tamtego wieczoru, ale i w ogóle. Następnego dnia, w niedzielę 2 grudnia, Grace obchodziła swoje 22 urodziny. Od samego rana jej Facebook był niemal bombardowany kolejnymi życzeniami. Ona jednak przez kolejne godziny nie odpisywała. Było to bardzo dziwne, ponieważ dziewczyna przyzwyczaiła wszystkich, że zawsze odpowiadała na każdą wiadomość, nawet najbardziej błahą. Tymczasem milczały jej social media, podobnie jak jej komórka. Ten brak kontaktu zaniepokoił jej rodzinę. Zarówno rodzice, jak i brat z utęsknieniem czekali na telefon od Grace. Chcieli złożyć jej życzenia i zapytać, jak mija pobyt w Nowej Zelandii. Próbowali zadzwonić, ale telefon wydawał się być poza zasięgiem, a może miała rozładowaną baterię. W ich głowach pojawiały się coraz to inne wytłumaczenia, ale wszystkie kończyły się w jeden sposób. Na pewno wkrótce zadzwoni. Przecież zawsze dzwoniła. Ale Grace milczała przez całe niedzielne popołudnie i wieczór. Nie odzywała się także w poniedziałek. Stopniowo ich zdenerwowanie zmieniało się w strach. Coś, czego początkowo nie chcieli zaakceptować, zaczynało nabierać realnych kształtów. Już nie mogli sobie tego dłużej tłumaczyć brakiem czasu na wykonanie połączenia do domu. Wszystko przecież wskazywało na to, że Grace musiało spotkać coś złego. W środę 5 grudnia ojciec dziewczyny postanowił zadzwonić na policję, żeby zgłosić zaginięcie. Tego samego dnia brat zamieścił na swoim Instagramie plakat informujący o zniknięciu siostry. Dołączył do niego krótką wiadomość. Moja siostra od 5 dni jest zaginiona. Nie wróciła do swojego pokoju w hostelu w Nowej Zelandii, a członkowie rodziny nie mieli z nią kontaktu od soboty 1 grudnia. Skontaktowaliśmy się już z ambasadą. Prosimy o udostępnienie tej informacji oraz kontakt, jeśli ktokolwiek posiada informacje dotyczące jej obecnego miejsca pobytu.
Brytyjska policja natychmiast skontaktowała się ze swoimi odpowiednikami w Nowej Zelandii. Tamtejsi funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i od razu rozpoczęli poszukiwania zaginionej turystki. Potwierdzili, że 1 grudnia po południu Grace Millane opuściła swój hostel i od tego czasu nie meldowała się w nim. Początkowo nic jednak nie wskazywało, że Brytyjka mogła stać się ofiarą przestępstwa. Tak przynajmniej nowozelandzcy policjanci próbowali uspokoić przerażoną rodzinę, bo tak naprawdę oni sami nie wykluczali żadnego wyjaśnienia tej nieobecności. Nie mieliśmy żadnego śladu, żadnego punktu zaczepienia. Nikt jej nie widział, nikt nie wiedział, dokąd mogła się udać. Później ustaliliśmy, że przed swoim zaginięciem udała się na spotkanie z jakimś miejscowym chłopakiem, o którym nic nie wiedzieliśmy. Jednocześnie musieliśmy założyć, że stało się najgorsze. Policjanci postanowili przejrzeć dostępne nagrania z monitoringu. Na kilku z nich znaleźli Grace. Na niektórych z nich dziewczyna była w towarzystwie młodego mężczyzny, ale początkowo jego tożsamości nie udało się ustalić. W poszukiwaniu tego człowieka policyjni technicy sprawdzali konta w social mediach zaginionej. Znaleźli go na jej Facebooku. Pod ostatnim zdjęciem Grace zostawił swój komentarz. Jego profil wskazywał, że nazywał się Jesse Kempson i mieszkał w Oakland. Policjanci napisali do niego wiadomość, prosili o kontakt. Poinformowali, że dziewczyna, z którą spotkał się w sobotę, zaginęła, a on może być w tej sprawie cennym świadkiem. Kilka godzin później Jesse oddzwonił. Podał policjantom swój adres. Potwierdził też, że to on spędził z Grace sobotni wieczór. Jednocześnie zapewnił, że rozstali się w centrum miasta koło 22, a następnie każde z nich poszło w swoją stronę. Policjanci znali już nagrania z windy hotelu, w którym mieszkał. I nie takiej odpowiedzi oczekiwali. Kamery zarejestrowały, jak wjechali razem windą na trzecie piętro. Następnego ranka, tuż po 8, Jesse zjechał sam. Wszystko wskazywało na to, że Grace nigdy nie opuściła hotelu. Po rozmowie z nim wiedzieli już, że kłamie. Tym sposobem stał się on głównym podejrzanym. Postanowiono go przesłuchać. W tym czasie inna grupa śledczych dokonała przeszukania w jego mieszkaniu. Nie znaleziono w nim niczego podejrzanego, żadnego przedmiotu należącego do zaginionej, żadnych śladów jej obecności, tak jakby tam nigdy nie była. Jeśli dziewczyna weszła do hotelu i nigdy z niego nie wyszła, to gdzie teraz była i czy wciąż żyła? Jesse podczas przesłuchania powtórzył swoje wcześniejsze słowa. Upierał się, że oboje rozstali się w centrum miasta. Detektywi byli zdumieni jego zeznaniem, ponieważ ich zdaniem podejrzany mieszkał w tym hotelu już od jakiegoś czasu i musiał sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że są tam kamery. Tymczasem przesłuchiwany uparcie twierdził, że nic nie wie. Dopiero gdy śledczy pokazali mu zdjęcia przedstawiające kadry z monitoringu, Jesse przerwał przesłuchanie, poprosił o adwokata, a po rozmowie z nim odmówił składania dalszych wyjaśnień. Choć policjanci wiedzieli, że kłamie, to wypuścili go za kaucją. Do aresztowania potrzebne im były dowody, a tych jak na razie nie było. Liczyli na to, że znajdą je na innych nagraniach, które wciąż trafiały w ich ręce. Do Nowej Zelandii przybył ojciec zaginionej. Na specjalnej konferencji prasowej poprosił wszystkich potencjalnych świadków o zgłaszanie swoich obserwacji. Policjanci otrzymali kilka nowych tropów, ale nie pchnęły one śledztwa do przodu. Tymczasem detektywi skupili się na osobie podejrzanego. Szukali go na nagraniach z monitoringu i dość szybko udało im się ustalić, co robił i gdzie był dzień po tym, jak zaginęła Grace. Prześledziliśmy jego drogę i znaleźliśmy go w pobliskim sklepie. Kupił walizkę oraz środki czystości. Później udał się do pralni, gdzie oddał ubrania do prania. Ewidentnie był bardzo pochłonięty sprzątaniem. Wtedy postanowiliśmy jeszcze raz sprawdzić jego mieszkanie. Tym razem za pomocą luminolu, który w kontakcie z krwią sprawia, że zaczyna ona świecić w świetle UV. Badania wnętrza sypialni ukazały makabryczny obraz tego pomieszczenia. Na dywanie były duże ślady krwi, którą wcześniej próbowano nieudolnie wyczyścić środkami chemicznymi.
Eksperci oszacowali, że jej ilość mogła wskazywać, że osoba, która ją utraciła, prawdopodobnie zmarła. Nie można było ustalić, że krew ta należała do Grace, ale policjanci otrzymali dowód, jakiego potrzebowali. W mieszkaniu podejrzanego doszło do czyjejś gwałtownej śmierci. Dalsze badania monitoringu dały detektywom możliwość prześledzenia tego, co dokładnie robił Jesse dzień po zaginięciu Grace i co najważniejsze, gdzie był. Po zakupie walizki i środków czystości wrócił do hotelu. Zamówił taksówkę, a następnie o 10:25 pojechał do wypożyczalni samochodów. 6 godzin później, jak gdyby nigdy nic, umówił się na randkę z jakąś kobietą, którą poznał przez internet. Gdy wrócił, wynajął odkurzacz przemysłowy i przez ponad pół godziny dokładnie sprzątał swoje mieszkanie. W 9:30 wieczorem wprowadził do windy wózek bagażowy. Pchał go z wielkim trudem, wioząc za nim wypchaną walizkę. Po wyjściu przed hotel podszedł do wynajętego wcześniej samochodu i walizkę schował w jego bagażniku. Odjechał, a do mieszkania wrócił dopiero późno w nocy. Następnego dnia zatrzymał się przy sklepie z narzędziami. Kupił szpadel. Następnie wsiadł do auta i odjechał. 2,5 godziny później wrócił. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak wyrzucił do pojemnika na śmieci duży czarny foliowy worek. Później pojechał na myjnię, na której umył wynajęty samochód, w środku i na zewnątrz. Łopatę wyrzucił do śmietnika. Choć detektywi wiedzieli tylko to, co zobaczyli na nagraniach, byli już pewni, po co Jesse kupił łopatę i co znajdowało się w walizce, którą wyniósł z hotelu. Sprawę zaginięcia natychmiast przekwalifikowano na sprawę zabójstwa i ukrycia zwłok. Jeszcze tego samego dnia Jesse został aresztowany i przewieziony na komisariat policji w Oakland. Podstawiony pod ścianą, przyznał się do tego, że Grace zmarła w jego pokoju, ale zaprzeczył, że doszło do zabójstwa. Przedstawił detektywom swoją własną wersję wydarzeń. Jego zdaniem 22-latka namówiła go na ostry seks z elementami BDSM. Prosiła, aby ją mocno związał i wykorzystał. W trakcie stosunku zażądała, żeby chwycił ją za szyję i zaczął podduszać. Zgodził się, choć na początku mocno się wahał. Gdy wychodził do łazienki wziąć prysznic, był przekonany, że jego kochanka zasnęła. Dopiero gdy wyszedł i zobaczył, że z nosa leci jej krew, dotarło do niego, że nie spała. Była martwa. Początkowo zamierzał wezwać karetkę, ale spanikował. Bał się, że widok, jaki zastaną ratownicy, sprawi, że wezmą go za mordercę i powiadomią policję. Już raz siedział w więzieniu za kradzież i nie chciał wrócić do celi. Postanowił więc pozbyć się ciała. Jednak nie uwierzyli mu ani policjanci, ani prokuratura. Jesse został oskarżony o zabójstwo z premedytacją, rozczłonkowanie zwłok i ukrycie ich. Nie miał już żadnego wyboru. Zgodził się więc wskazać śledczym miejsce, w którym zakopał walizkę. To było 9 grudnia. Koszmarny dzień. Każdy człowiek, każdy rodzic by się załamał. Sam mam córkę w podobnym wieku. Znaleźliśmy ją 10 metrów od głównej drogi, niecałe 20 kilometrów od miejsca, w którym ostatni raz widziano ją żywą. Niedługo później ojciec zabrał ciało swojej córki do domu, do Anglii. Następnego dnia o tym makabrycznym odkryciu napisały nowozelandzkie media. Opinia publiczna w tym kraju była wstrząśnięta. Na ulice miast wyszły tłumy, które domagały się ukarania sprawcy. Premier Nowej Zelandii podczas konferencji prasowej publicznie przeprosił rodzinę Grace za tragedię, jaka ich spotkała. Mówiąc to, pani premier sama płakała. Tuż przed procesem zabójcy doszło do kuriozalnej sytuacji. Na wniosek obrońców Jesse'ego, jego nazwisko zostało utajnione, ale niemal wszystkie dzienniki Wielkiej Brytanii zignorowały postanowienia sądu i w swoich artykułach przedstawiły pełne dane oskarżonego. Takie postępowanie publicznie skrytykował minister sprawiedliwości Nowej Zelandii, co w zbulwersowanej tym zabójstwem Wielkiej Brytanii zostało odebrane niemal jako dobry żart. W trakcie rozprawy na jaw wyszła prawdziwa twarz człowieka, który zabił Grace. Świadkowie przedstawiali go jako cynicznego manipulatora,
i notorycznego kłamcę, który bez przerwy wymyślał najróżniejsze rzeczy na swój temat. Dziewczynom poznanym przez internet przedstawiał się jako menadżer zespołów muzycznych, prawnik lub gwiazda sportu. Lubił przy tym wzbudzać litość, na przykład żaląc się kobietom, że jego matka umiera właśnie na raka. Co więcej, kilka kobiet, w których ramionach znajdował później pocieszenie, podczas składania swoich zeznań oskarżyło go o dokonanie gwałtów. Jedna z nich przyznała, że po randce znalazła się w jego mieszkaniu. Na miejscu Jesse stał się wulgarny i agresywny. Domagał się ostrego seksu, na co kobieta nie chciała się zgodzić. Wtedy zaczął ją dusić. Przestał dopiero wówczas, gdy zorientował się, że jego niedoszła kochanka nie żyje. Ale ona tylko udawała i przy pierwszej możliwej okazji uciekła z mieszkania i opuściła hotel. Nie zgłosiła później tej napaści na policję, ponieważ bała się, że jej oprawca odnajdzie ją i dokona zemsty. Medyk sądowy zeznał, że Grace została uduszona. Zaznaczył jednak, że nie była to śmierć przypadkowa, spowodowana stosunkiem, który wymknął się spod kontroli. Ucisk na szyję ofiary był bardzo silny i trwał około 5 minut, zanim zmarła. To, zdaniem eksperta, potwierdzało zamiar celowego odebrania życia. Obrona próbowała za wszelką cenę przeforsować teorię o nieszczęśliwym wypadku. Jednak na takie sztuczki prokuratura miała przygotowaną druzgocącą odpowiedź. Pokazano wyniki analizy telefonu 26-latka. Wynikało z nich, że w ciągu kilku godzin po śmierci wpisywał w internetową przeglądarkę takie hasła jak w którym miejscu kraju występują padlinożerne ptaki lub w jaki sposób uzyskać ogień o największej temperaturze. Gdy nie znalazł satysfakcjonującej odpowiedzi, zaczął wpisywać wprost pytania o to, jak skutecznie pozbyć się ciała oraz jak ukryć zwłoki. Odpowiedzi na te pytania na pewno nie szuka osoba z czystym sumieniem. Oskarżony początkowo zachowywał na sali sądowej spokój i opanowanie. Czasami sprawiał nawet wrażenie, jakby to nie był jego proces. Dopiero z czasem, gdy na jaw zaczęło wychodzić coraz mroczniejsze oblicze sprawcy, załamał się i zaczął płakać. Nie wszyscy jednak uwierzyli w jego łzy. Opinia publiczna widziała w nim zręcznego oszusta, a oznaki jego skruchy odczytywano jako kolejną udawaną rolę, która miała pomóc mu w uniknięciu najwyższego z możliwych wyroków. Na nic zdało się również poruszone przez obrońcę trudne dzieciństwo oraz trauma, jakiej doświadczył po rozwodzie rodziców. Jego rodzice rozstali się, gdy miał zaledwie 9 lat. Nigdy się z tym nie pogodził. Jego brat został z matką, a on, choć tego nie chciał, zamieszkał z ojcem, który znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie. Wychowywany w poczuciu niższości, zaczął kłamać, aby w oczach innych ludzi wypadać znacznie lepiej niż w rzeczywistości. Jednak, jak podkreślały nowozelandzkie media, nie on jeden miał trudne dzieciństwo, a nawet te najgorsze z możliwych nie mogą usprawiedliwiać popełnienia tak strasznego czynu, jakim było morderstwo. Podobnego zdania była ława przysięgłych, złożona z 7 kobiet i 5 mężczyzn. Nie dała się ona zwieść jego poczerwieniałej od płaczu twarzy. Po 5 godzinach obrad Jesse Kempson został jednogłośnie uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Sędzia ogłosił wyrok. Dożywotnie pozbawienie wolności, z możliwością zwolnienia warunkowego, ale nie wcześniej niż po 17 latach odsiadki. Gdy ogłoszono wyrok, wszyscy obecni na sali dali upust swoim emocjom. Płakali przysięgli, policjanci, dziennikarze. Płakała publiczność. Jeszcze żadna sprawa zabójstwa w Nowej Zelandii nie wywołała takiego wstrząsu wśród opinii publicznej. Bardzo wiele osób żałowało nawet, że w naszym kraju nie obowiązywała kara śmierci, bo zdaniem ludzi tylko na taką karę zasługiwał. Jesse nigdy nie przyznał się do zabójstwa. Do dziś powtarza, że śmierć Grace była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Kilkukrotnie odwoływał się od wyroku, który jest jego zdaniem rażąco niesprawiedliwy. Ostatni raz miało to miejsce 29 czerwca 2021 roku. Wszystkie jego wnioski zostały jednak odrzucone przez nowozelandzki sąd apelacyjny. Tym samym ten mężczyzna został pozbawiony ponownego odwołania się.
Na wolność wyjdzie więc nie wcześniej niż w 2037 roku, choć, jak podkreślają zgodnie nowozelandzcy eksperci od prawa karnego, szanse na to, że kiedykolwiek opuści on mury więzienia, są naprawdę niewielkie. Sprawa Anity Kobi. Anita mieszkała z rodzicami i młodszą siostrą w skromnym domu w Blacktown na przedmieściach Sydney. Kilka lat wcześniej z powodzeniem rozpoczęła karierę modelki. Mając 20 lat wygrała lokalny konkurs piękności i przez to stała się sławna i rozpoznawalna wśród mieszkańców swojej dzielnicy. Wróżono jej wielką karierę w modelingu. Ona sama wolała jednak żyć z dala od blasku fleszy. Po skończeniu liceum poszła w ślady swojej mamy i została pielęgniarką w szpitalu. Praca okazała się dla niej spełnieniem marzeń. I to nie tylko tych zawodowych. W szpitalu poznała starszego od niej o 3 lata pielęgniarza, Johna Kobiego. Rodzice Anity, Gary i Grace Lynchowie, od razu go polubili, więc gdy w roku 82 para wzięła ślub, uznali, że ich córka dokonała wyboru najlepszego z możliwych. Przez następne 3 lata małżonkowie dużo podróżowali. Wyprowadzili się z Sydney i zamieszkali na północnym wybrzeżu Nowej Południowej Walii. Ku zaskoczeniu wszystkich, państwo Kobi w roku 85 bez żadnych zapowiedzi powróciło do Blacktown. Ich małżeństwo już wtedy praktycznie nie istniało i nikt nie wiedział dlaczego. Zarówno Anita, jak i John nigdy nie wyjawili nikomu powodu, z jakiego zdecydowali się na separację. Anita wróciła nie tylko do domu rodziców, ale i do dawnej pracy w szpitalu w Sydney, gdzie przyjęto ją z otwartymi ramionami. Całkowicie poświęciła się swojej pracy. Często zgłaszała się na dodatkowe dyżury. Kontakty towarzyskie utrzymywała wyłącznie ze swoimi znajomymi z oddziału. Spotykała się z nimi na kolacji w przyszpitalnej restauracji. Tak też było w niedzielę 2 lutego 86 roku. Około 17:00 Anita i dwie inne pielęgniarki spotkały się razem na wczesnej kolacji. Kobiety wypiły trochę wina, poplotkowały, być może ponarzekały też na swoją pracę. Około 21:00 jedna z kobiet podwiozła Anitę na dworzec główny. Zanim 26-latka ruszyła w stronę peronu, skąd pociągiem zamierzała wrócić do Blacktown, przyjaciółka zaproponowała jej nocleg u siebie. Anita odmówiła, pożegnała się i odeszła. Godzinę później Gary Lynch czekał w swoim domu na telefon od córki. Zawsze gdy wracała wieczornym pociągiem, dzwoniła do niego, a on od razu wsiadał w samochód i jechał ją odebrać z dworca. Tym razem jednak telefon milczał. To go bardzo zmartwiło. Znał specyfikę pracy swojej córki i wiedział, że często musiała zostać w szpitalu po dyżurze, zwłaszcza w weekendy, kiedy wypadków i urazów było znacznie więcej niż w inne dni tygodnia. Jeśli Anita nie wróciła do domu ostatnim pociągiem, oznaczało to, że nocowała u swoich przyjaciółek. Pierwszy raz Gary zaniepokoił się przed południem następnego dnia. Pracownica szpitala zadzwoniła z pytaniem, dlaczego Anita nie pojawiła się w pracy. Zaniepokojony zaczął dzwonić do wszystkich osób, które jego zdaniem mogły coś wiedzieć. Niestety, nikt tego dnia nie widział Anity. Późnym popołudniem państwo Lynch udali się na posterunek policji w Blacktown, gdzie zgłosili zaginięcie córki. Rozpoczęły się poszukiwania, w których udział wzięło kilkaset osób z sąsiedztwa. Policja sprawdziła każdy szpital i rozmawiała z każdym, kto znał Anitę. Opublikowano też rysopis zaginionej. Poszukujemy 26-letniej kobiety. Wzrost 175 cm, szczupła budowa ciała, oczy piwne, włosy czarne, falowane, oliwkowa cera. Ostatni raz była widziana w niedzielę 2 lutego w okolicach dworca centralnego w Sydney. Ubrana była w niebieskie spodnie jeansowe i białą koszulkę na ramionczkach. Gdy we wtorkowe popołudnie do drzwi Lynchów zapukało dwóch detektywów, rodzice Anity instynktownie zaczęli przeczuwać, że nie mieli oni dobrych wieści.
Policjanci poinformowali, że na jednej z farm miejscowy rolnik znalazł ciało młodej kobiety. Została brutalnie zamordowana, a jej rysopis pasował do ich zaginionej córki. Po wygłoszeniu tych słów, jeden z detektywów pokazał Lynchom zakrwawioną obrączkę ślubną ściągniętą z palca ofiary. Padło pytanie, czy ją rozpoznają. Zanim Gary odpowiedział detektywom, z jego oczu popłynęły łzy. To była obrączka Anity. Zupełnie nagie zwłoki kobiety leżały na brzuchu, twarzą do ziemi. Lewe ramię znajdowało się pod jej ciałem, a prawe nad głową. Oczy miała otwarte. Wyraz jej twarzy łączył w sobie ból i przerażenie. Mimo że leżała twarzą do dołu, policjanci od razu zauważyli, że miała podcięte gardło. Wokół niej znajdowała się kałuża zakrzepłej krwi. Detektywi zabrali Garego do kostnicy w celu ostatecznej identyfikacji. Tuż po tym, jak roztrzęsiony ojciec potwierdził tożsamość martwej córki, zemdlał i upadł na podłogę. Policjanci obiecali mu wtedy, że nie spoczną, dopóki nie odnajdą mordercy. Sekcja zwłok ujawniła przerażającą skalę obrażeń na ciele Anity. Nawet najtwardsi detektywi, czytając raport koronera, mieli gęsią skórkę. Ofiara przed śmiercią została wielokrotnie zgwałcona, także analnie. Jej głowę, twarz, piersi, ramiona, pachwiny, uda i nogi pokrywały liczne siniaki i rany cięte, zadane nożem. Jej nos i szczęka były złamane. Obrażenia te wskazywały, że kobieta, zanim zmarła, była długo i brutalnie katowana. Rany szarpane na jej plecach, brzuchu, biodrach i nogach powstały wskutek przeciągnięcia wciąż żyjącej kobiety przez ogrodzenie z drutu kolczastego w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok. Jej gardło zostało rozcięte tak głęboko, że sprawca niemal odciął ofierze głowę. Nacięcia na prawej dłoni były również głębokie, a trzy palce zostały prawie odcięte. Według lekarza rana ta powstała w chwili, gdy przytomna kobieta, wciąż walcząc o swoje życie, zakryła dłonią szyję, próbując uchronić się przed ostrzem noża. Najbardziej przerażająca informacja pojawiła się na samym końcu raportu z sekcji zwłok. Zdaniem lekarza sądowego, Anita Kobi po przecięciu jej gardła zachowała świadomość i żyła jeszcze przez około 2 minuty, zanim zmarła wskutek szoku i wykrwawienia. Końcowe wnioski były bezsporne. Tak potwornej zbrodni nie mogła dokonać jedna osoba. Morderców musiało być kilku. W ciągu następnych kilku dni szczegóły tego raportu przedostały się do mediów. Australia była w szoku. Morderstwo młodej pielęgniarki wstrząsnęło całym społeczeństwem. Wychodzący na ulice australijskich miast ludzie głośno domagali się nie tylko natychmiastowego schwytania sprawców, ale i przywrócenia kary śmierci. Ich zdaniem tylko taki wyrok byłby sprawiedliwy za to, co zrobiono Anicie. Dziennikarze szczegółowo monitorowali postępy śledztwa, rejestrując je na aparacie, papierze lub taśmie. I w jednym byli zgodni. Jeszcze nigdy ich kraj nie doświadczył tak bestialskiej i brutalnej zbrodni. Po wielu latach jeden z reporterów opowiedział. Przez kilka następnych tygodni praktycznie nie wychodziliśmy z policyjnego komisariatu. Domagaliśmy się informacji o nowych tropach, ale detektywi w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać. Czuli presję ze strony wszystkich, a mordercy wciąż pozostawali na wolności. Pisałem już o wielu morderstwach, ale później przestawałem o nich myśleć. Wydawało mi się, że widziałem i słyszałem już wszystko, ale groza tej zbrodni wciąż we mnie żyje, choć minęło już od niej ponad 20 lat. Policja w Blacktown utworzyła specjalną grupę zadaniową. Rozpoczęło się śledztwo, jednak detektywi nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Dokładne przeszukanie miejsca zbrodni nie dało oczekiwanych wskazówek. Nie znaleziono ani ubrania ofiary, ani narzędzia zbrodni. Nie trafiono na jakiekolwiek ślady, nigdzie nie było odcisków palców. Niewiadomą pozostawał motyw tego bestialskiego mordu. Wszystko wskazywało na to, że Anita Kobi nie miała wrogów. Nikt z grona jej znajomych nie zadawał się z przestępcami. Nikt nie wszedł wcześniej w konflikt z prawem.
W życiu ofiary nie było ani tajemniczego kochanka, ani odrzuconego wielbiciela. Co więcej, mąż Anity podczas przesłuchania twierdził, że para od jakiegoś czasu rozmawiała o końcu separacji i powrocie do siebie. John Coby, który na samym początku śledztwa stał się oczywiście głównym podejrzanym, szybko też został z tych podejrzeń oczyszczony. Policjanci wciąż odbijali się od ściany. Sprawdzano setki lokalnych przestępców seksualnych. Przesłuchano mieszkających w okolicy byłych więźniów. Jeszcze raz wezwano na przesłuchanie wszystkie osoby, z którymi Anita miała kontakt. Wszystko na nic. Choć od chwili śmierci minął tydzień, wciąż nie było nawet pewności, czy kobieta dojechała pociągiem do Blacktown. Zakładano wówczas, że teoretycznie mogła zostać uprowadzona już w okolicach dworca centralnego w Sydney, a potem mordercy przewieźli ją na przedmieścia. Jedna z policjantek, która była zbliżona wiekiem i urodą do Anity i była nawet ubrana podobnie jak ona, przemierzyła jej ostatnią drogę. O godzinie 21:12 wsiadła do pociągu jadącego do Blacktown. W trakcie podróży przechodziła się po wszystkich wagonach. Tuż za nią podążali detektywi, pokazując pasażerom zdjęcie Anity. Liczyli na to, że ktoś ją zapamiętał, czy jechała sama, czy może z kimś innym. A może ktoś się do niej dosiadł w trakcie podróży. Ze stacji w Blacktown policjantka ruszyła pieszo w stronę domu Lynchów. Za nią jechał nieoznakowany policyjny radiowóz. W trakcie półgodzinnego spaceru kilka aut zatrzymało się przy kobiecie, a kierowcy proponowali podwiezienie. Każdy z nich był natychmiast zatrzymywany przez policjantów i przesłuchiwany. Wszyscy pomocni kierowcy okazali się mieć alibi na wieczór morderstwa. Następnego dnia reportaż na temat tej nietypowej wizji lokalnej wyemitowano w telewizji. Apel detektywów o pomoc przyniósł zamierzony skutek. Policja odebrała kilka telefonów i wtedy nastąpił pierwszy przełom. Mieszkaniec Blacktown o imieniu Paul, którego dom znajdował się zaledwie kilkaset metrów od dworca, twierdził, że jego nastoletni brat był świadkiem porwania młodej kobiety. W niedzielę 2 lutego około 21:50 chłopiec usłyszał dobiegający zza okna krzyk. Gdy wyjrzał na zewnątrz, zauważył, jak tuż pod ich domem dwóch mężczyzn wciąga do auta szarpiącą się kobietę. Krzyczała, próbując się im wyrwać. W aucie siedziało dwóch lub trzech innych mężczyzn. Gdy biały samochód z wyłączonymi światłami odjeżdżał, kobiecy krzyk wciąż dobiegał z jego wnętrza. Chłopiec powiadomił policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, przeszukali okolice, ale nie znaleźli żadnych śladów. Policjanci uznali, że chodziło zapewne o zwykłą, rodzinną kłótnię i odjechali. Nastolatek o całym zajściu opowiedział starszemu bratu, gdy ten wrócił z pracy do domu. Paul i jego dziewczyna postanowili to sprawdzić. Swoim autem wyruszyli w kierunku wskazanym przez chłopca. Po kilku minutach jazdy w okolicy jednej z farm na południowych obrzeżach Blacktown natrafili na stojącego na poboczu białego Holdena. Jego boczne drzwi były szeroko otwarte, ale wewnątrz auta nikogo nie było. Paul zatrzymał się. Zajrzał do środka porzuconego wozu. Potem rozejrzał się po okolicy. Doszedł do ogrodzenia z drutu kolczastego. Nie zauważył jednak niczego podejrzanego, więc para pojechała dalej. Oboje nie mieli wówczas pojęcia, że kilkadziesiąt minut wcześniej, przed ogrodzeniem z drutu kolczastego, przy którym stał Paul, przeciągnięta została Anita. W chwili, gdy bezskutecznie próbował on dojrzeć coś w panujących ciemnościach, kilkaset metrów dalej, 26-letnia pielęgniarka walczyła o życie. Dla detektywów był to ważny ślad. Ramy czasowe opisanego wydarzenia pokrywały się z policyjnymi ustaleniami. Potwierdzał je też eksperyment z udziałem policjantki. Dokładnie o godzinie 21:50 funkcjonariuszka doszła z dworca do miejsca, skąd według świadka uprowadzono kobietę. Detektywi przyjęli, że tą porwaną kobietą musiała być właśnie Anita.
rząd Nowej Południowej Walii wyznaczył nagrodę w wysokości 50 tysięcy dolarów za pomoc w schwytaniu morderców. Dwa dni później podniesiono kwotę do 100 tysięcy i wtedy nastąpił kolejny przełom. Na policję zadzwonił wystraszony mężczyzna. Bardzo dużo ryzykuję dzwoniąc do was, ale nie mogę już dłużej zwlekać, bo sprawa jest zbyt poważna. Kontaktuję się z wami w imieniu swoim oraz czterech innych osób, które posiadają informacje o mordercach, których szukacie. Osoby te są jednak zbyt przerażone, aby zgłosić się na policję osobiście. Wszyscy boimy się późniejszej zemsty tych bandytów. Informator zgodził się spotkać z detektywami. Twierdził, że domyśla się, kim są mordercy, a te przypuszczenia podzielają jego przyjaciele. Wskazani przez niego mężczyźni kilka dni przed zabójstwem ukradli białego Holdena. Byli znani ze skrajnej przemocy i brutalności. Opisywanej grupie przewodził 18-letni John Travers, sąsiad informatora. W noc, kiedy zginęła Anita, Travers spotkał się w swoim domu z czterema innymi mężczyznami. Byli kompletnie pijani. Świadek widział przez okno, jak w dużej beczce spalili kilka ubrań oraz coś, co mogło być damską torebką. Stojący wokół buchających płomieni śmiali się i głośno dyskutowali o tym, że uciszenie kogoś było dla nich nieplanowaną koniecznością. Gdy mężczyzna obejrzał w telewizji reportaż o zamordowaniu Anity Kobi, skojarzył ten fakt z bandą, której przewodził jego 18-letni sąsiad. Podobne obawy miało czworo przyjaciół informatora. Policja nigdy nie ujawniła ich nazwisk. Nie podano też, w jaki sposób osoby te powiązały gang Traversa z morderstwem Anity. Nie zmienia to jednak faktu, że policyjne śledztwo ruszyło od tego czasu z miejsca. Szybko ustalono, że oprócz Traversa do gangu z Blacktown należy Michael Murdock oraz trzech braci Murphy, Michael, Gary i Les. Na początku 1986 roku tworzyli oni bandę pozbawionych sumienia australijskich degeneratów. Działali głównie w Blacktown, robotniczym przedmieściu Sydney. Pomiędzy kolejnymi aresztowaniami i odsiadkami okradali ludzi albo napadali na bezbronne młode kobiety. Policjanci postanowili bacznie się im przyjrzeć oraz prześwietlić ich przeszłość. Pomimo młodego wieku ich policyjne kartoteki pękały w szwach. Razem mieli łącznie ponad 50 wyroków skazujących. Głównie za napady, włamania, kradzieże, rozboje oraz ucieczki z aresztów. Mieliby też wyroki za liczne gwałty, gdyby tylko ich ofiary miały odwagę zeznawać przeciwko nim. Tak się jednak nigdy nie stało, ponieważ strach przed ich okrutną zemstą skutecznie paraliżował napadnięte przez nich kobiety. Żadna z ofiar nigdy nie zgłosiła się na policję, dzięki temu piątka z Blacktown czuła się bezkarna. Bandzie przewodził 18-letni John Travers. Najmłodszy z nich wszystkich, a zarazem najokrutniejszy. Policja uważała, że pomimo swojego młodego wieku, ma on na swoim sumieniu co najmniej kilkanaście gwałtów, których dokonał zarówno na kobietach, jak i na mężczyznach. Do poprawczaka po raz pierwszy trafił w wieku 12 lat, gdy aresztowano go za posiadanie marihuany. Dwa lata później był już alkoholikiem. Po śmierci jego ojca, wychowująca go samotnie matka nie miała nad nim żadnej kontroli. Jedną z ulubionych rozrywek Traversa było znęcanie się nad zwierzętami. Kradł swoim sąsiadom kozy, owce lub świnie, które później zabijał na podwórku swojego rodzinnego domu. Z dumą chwalił się umiejętnościami, które zdobył podczas pracy w zakładzie mięsnym. Świadkowie twierdzili, że często tuż przed zabiciem zwierząt uprawiał z nimi seks. Całe jego ciało pokrywały liczne tatuaże. Najbardziej zauważalny był ten pod lewym okiem. Przedstawiał pojedynczą łzę i według Traversa nadawał mu wygląd twardziela. A jak się miało później okazać, twardzielem był on tylko w otoczeniu swoich kolegów z gangu, z którymi napadał, bił i gwałcił kobiety.
Jego prawą ręką i jednocześnie największym wielbicielem był jego rówieśnik, Michael Murdock. Od dziecka byli nierozłączni. Nosili podobne fryzury i ubrania. Wzajemnie się tatuowali. Plotkowano, że byli dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi, ale oni stanowczo temu zaprzeczali. Najstarszym członkiem gangu był 33-letni Michael Murphy. Połowę swojego życia spędził w więzieniu. Na swoim koncie miał 33 wyroki za włamanie i kradzieże. Pół roku wcześniej uciekł z więzienia. Odsiadywał karę 25 lat pozbawienia wolności. Do gangu zwerbował dwóch swoich młodszych braci, którzy bez zadawania zbędnych pytań posłusznie wykonywali każde jego polecenie. 28-letni Gary uważał się za najtwardszego w swojej dzielnicy i miał kategoryczny zakaz wstępu do większości klubów, lokali, dyskotek i hoteli w mieście. Powód tego był prosty. Bez najmniejszego powodu, a zwłaszcza gdy był pijany, wszczynał awantury i prowokował bijatyki. Co ciekawe, z niezbyt dobrym dla siebie skutkiem. W większości przypadków, zwykle ku uciesze naocznych świadków, przegrywał pojedynki. Najmłodszy z Murphych, 22-letni Les, znacznie się różnił od pozostałych członków gangu. Był chudy, mierzył zaledwie 155 cm wzrostu i wyglądał tak, jakby nie był w stanie skrzywdzić nawet much. Były to jednak tylko pozory. Niemal całe swoje dorosłe życie spędził, oczywiście, za kratkami. Głównie za kradzieże samochodów i gwałty. Bardzo zżyci ze sobą bracia Murphy więcej czasu spędzali razem w więzieniu niż poza nim. Jednak ten początek 86 roku był jednym z nielicznych okresów, kiedy cała piątka spotkała się ze sobą na wolności. Nie znali dnia ani godziny, kiedy ponownie zostaną rozdzieleni przez australijski wymiar sprawiedliwości, a to było tylko kwestią czasu. Postanowili więc, że dopóki mają taką okazję, to będą żyć pełnią życia i robić, co tylko potrafią najlepiej, a poza popełnieniem przestępstw umieli niewiele. W niedzielny wieczór 2 lutego ukradli samochód białego Holdena, jeździli nim po wyludnionych o tej porze ulicach Blacktown. Chcieli zdobyć pieniądze na alkohol i benzynę, postanowili napaść i okraść pierwszą napotkaną osobę. Dochodziła 22, gdy na drodze minęli samotnie idącą kobietę. Była to Anita, pielęgniarka ze szpitala w Sydney. Kilka minut wcześniej wysiadła z pociągu na dworcu i szła w stronę domu swoich rodziców. Do przejścia miała niespełna 2 kilometry. Zazwyczaj, gdy wracała z pracy, dzwoniła do ojca, który po nią wyjeżdżał. Nie wiadomo, dlaczego tamtego dnia Anita zdecydowała się na samotny spacer. Gdy na pustej i słabo oświetlonej ulicy z naprzeciwka zbliżał się w jej stronę biały sedan z piątką mężczyzn w środku, kobieta jeszcze nie zdawała sobie sprawy, że znalazła się w złym miejscu o złej porze. Wkrótce detektywi ustalili miejsce pobytu trzech podejrzanych. Travers, Murdock i najmłodszy z braci Murphy zostali aresztowani, ale wszyscy zaprzeczyli, że mieli cokolwiek wspólnego z zabójstwem. Przyznali się jedynie do kradzieży samochodu. Murdock i Les Murphy zostali oskarżeni o kradzież i zwolnieni za kaucją. Od tej chwili policjanci nie spuszczali ich z oczu. W areszcie pozostał tylko Travers, którego udało się oskarżyć o gwałt dokonany na kobiecie 8 miesięcy wcześniej. To zapobiegło konieczności wypuszczenia go z aresztu. Dzięki temu już wkrótce udało się doprowadzić sprawę morderstwa Anity do końca. Travers wciąż twierdził, że jest niewinny. Prosił również o kontakt ze swoją ciotką, którą nazywał najwierniejszym powiernikiem. Chciał, aby odwiedziła go w areszcie i przyniosła mu papierosy. Policja natychmiast skontaktowała się z tą kobietą, którą dziennikarze nazwali później Panną X. Jeszcze zanim funkcjonariusze zadali jej pierwsze pytanie, Panna X z przerażeniem w oczach opowiedziała im o przeszłości swojego bratanka. Policjanci usłyszeli o jego licznych gwałtach, za które nigdy nie poniósł kary, o znęcaniu się nad zwierzętami, o kradzieżach i napadach na kobiety.
Panna X przyznała, że John Travers zmuszał ją do wysłuchiwania opowieści o swoich dokonaniach oraz groził, że ją zabije, jeżeli komukolwiek o tym powie. Zdaniem kobiety byłby on zdolny do najpotworniejszej zbrodni. Zgodziła się też pomóc w śledztwie. Następnego dnia spotkała się z Traversem. Wcześniej detektywi umieścili pod jej bluzką mały mikrofon, który rejestrował każde słowo. Panna X wprost zapytała podejrzanego, czy ma coś wspólnego z zamordowaniem pielęgniarki. 18-latek bez najmniejszych oporów przyznał się ciotce do zabójstwa. Zdradził też nazwiska towarzyszy. Z dumą w głosie opowiedział, jak złapali kobietę, jak ją zgwałcili i bili. Na koniec oznajmił, że podrżnięcie gardła było koniecznością, bo ofiara widziała ich twarze. W pierwszej kolejności aresztowano Michaela Murdocha i Lesa Murphy'ego. Kilka dni później w ręce policjantów wpadło również dwóch pozostałych członków gangu, Michael i jego brat Gary. Ten ostatni podczas aresztowania tak bardzo się zestresował, że popuścił w spodnie. Jego zdjęcie z mokrą plamą w kroku obiegło cały kraj. Podczas przesłuchań podejrzani oskarżali się nawzajem. Każdy z nich twierdził początkowo, że jest niewinny, a zbrodnie popełnili pozostali. Po kilku dniach przesłuchań wszyscy podpisali oświadczenia, w których przyznali się do zarzucanych im czynów. Policja miała już wystarczające dowody, aby oskarżyć całą piątkę o porwanie, udział w gwałcie zbiorowym, pobicie oraz zamordowanie Anity. Proces gangu z Blacktown rozpoczął się 16 marca 1987 roku i trwał blisko 3 miesiące. Wyjaśnienia oskarżonych, które złożyli w trakcie rozprawy, sprowadzały się w zasadzie do tych samych stwierdzeń. Po pierwsze, policja zmusiła ich siłą, pod groźbą śmierci, do podpisania oświadczenia o przyznaniu się do winy. Po drugie, ich indywidualny udział w zbrodni był minimalny i ograniczał się wyłącznie do biernego obserwowania wszystkich wydarzeń. Po trzecie, to John Travers poderżnął Anicie gardło, ale żaden pozostały oskarżony nie był świadkiem tej sceny. Tylko 18-letni przywódca przyznał się do wszystkiego i ze szczegółami opisał każdą minutę tej rzezi, jakiej doświadczyła Anita. Początkowo zamierzali ją jedynie okraść, ale gdy zobaczyli, jak piękną jest kobietą, nie mogli już się powstrzymać. Po wciągnięciu Anity do auta rozebrali ją do naga i pobili. Ofiara próbowała się bronić. Szarpała się i krzyczała, że jest mężatką. Była jednak zbyt słaba, by dać im radę. Już w samochodzie zmusili ją do seksu oralnego. Później zatrzymali się na stacji benzynowej, a za pieniądze skradzione z jej torebki zatankowali paliwo oraz kupili alkohol. Następnie pojechali w kierunku południowych obrzeży Blacktown. Wiedzieli, że tam nikt nie będzie im przeszkadzać. Zatrzymali się w pobliżu jednej z farm, a nagą i pobitą kobietę wrzucili do przydrożnego rowu. Gwałcili ją na zmianę przez pół godziny. Wtedy tylko cudem nie zostali zauważeni przez przejeżdżający samochód. Postanowili więc odejść dalej od drogi. Półprzytomną Anitę przecisnęli przez ogrodzenie z drutu kolczastego i bardzo ranili przy tym jej ciało. Kobieta nie była już w stanie ustać na własnych nogach, więc cała piątka oprawców zaniosła ją 100 metrów dalej, w głąb farmy. Wtedy zauważyli, że obok ich auta zatrzymał się jakiś przypadkowy kierowca. Był nim Paul, który o porwaniu młodej kobiety dowiedział się od swojego młodszego brata. Zakrywając usta Anicie, mężczyźni leżeli w trawie i obserwowali całą sytuację. Gdy Paul odjechał, wznowili przerwaną rzeź. Skończyli po godzinie, po czym wrócili do samochodów, zostawiając na pastwę losu wciąż żyjącą Anitę. Nagle uświadomili sobie, że kobieta przecież widziała ich twarze. Słyszała też ich imiona, gdy ze sobą rozmawiali. Gdyby przeżyła, to mogłaby ich bez trudu zidentyfikować, a na to nie mogli pozwolić. Na zabójstwo zdecydował się John Travers. Wrócił do 26-latki, usiadł na jej plecach, złapał za włosy i podniósł jej głowę. Potem jednym ruchem podciął gardło. Był pewny, że ją zabił.
wrócił do swoich kompanów, po czym wszyscy odjechali. Jednak zdaniem lekarza sądowego Anita wciąż żyła i zachowała świadomość. Zmarła dopiero 2 minuty później. 13 czerwca 1987 roku ława przysięgłych nie miała żadnych wątpliwości. John Travers, Michael Murdock oraz Michael, Gary i Les Murphy zostali uznani winnymi wszystkich zarzucanych im czynów. Sąd skazał całą piątkę na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego. W swoim ostatnim słowie sędzia, nie kryjąc pogardy dla skazanych, powiedział: Nie ma wątpliwości, że wszyscy dopuściliście się jednej z najbardziej przerażających zbrodni w historii naszego kraju. Napadając i zabijając, byliście gorsi od dzikich zwierząt. Okoliczności śmierci Anity nie budzą wątpliwości, że wobec was trzeba zastosować ten sam stopień miłosierdzia, jaki wy okazaliście swojej ofierze. Jestem przekonany, że nie ma dziś nikogo w naszym kraju, kto nie zgodziłby się ze mną. Najstarszy z członków gangu, Michael Murphy, zmarł na raka wątroby 2 lata temu. Pozostała czwórka wciąż odsiaduje swoje wyroki w różnych więzieniach o zaostrzonym rygorze. W trakcie odbywania kary wiele razy byli brutalnie bici i gwałceni przez innych więźniów. Po jednym z kolejnych ataków, do którego doszło rok temu pod więziennym prysznicem, Gary Murphy trafił do szpitala w stanie krytycznym. Od tego momentu jest niepełnosprawny. W 2013 roku, w wieku 88 lat, zmarła matka Anity. 5 lat wcześniej odszedł jej 90-letni ojciec, Gary. Mężczyzna u kresu swojego życia cierpiał na Alzheimera. Nie poznawał żadnego członka swojej rodziny. Nie wiedział, gdzie się znajduje i kim jest. Nie pamiętał nawet własnego imienia. Jednak do końca swoich dni potrafił bez trudu wyrecytować imiona i nazwiska wszystkich morderców swojej córki. Nie jest pewne, czy Gary był jeszcze w stanie przypomnieć sobie, kim byli ci mężczyźni i co zrobili jego ukochanej córce. Jednak tęsknota za nią, potęgowana nienawiścią do jej oprawców, okazała się silniejsza niż jego straszna choroba. Sprawa Ty Rady. Ty Rada miała tylko 13 lat. Mieszkała z rodzicami i 2 starszymi braćmi na wzgórzach Golan w mieście Katrin w północnej części Izraela. Była uczennicą 8 klasy miejscowej szkoły. Uczyła się bardzo dobrze i nigdy nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych, ani w szkole, ani w domu. Od dzieciństwa Tyr była w centrum uwagi. Uzdolniona muzycznie, uwielbiała śpiewać i tańczyć. Marzyła, aby w przyszłości zostać aktorką. Zdaniem jej rodziców kochali ją wszyscy, a jej silna osobowość sprawiła, że wiele rówieśniczek widziało w niej wzór do naśladowania. Gdy Tyr coś robiła, reszta jej grupy niemal ślepo podążała za nią. W szkole miała wiele koleżanek. Jak to często bywa wśród nastolatek, niektóre dziewczynki zazdrościły jej popularności. Doprowadzało to niekiedy do większych lub mniejszych konfliktów, ale każdy taki kryzys szybko przechodził w zapomnienie. Tyr po lekcjach zawsze wracała do domu. Wtedy dzwoniła do swojej pracującej mamy, Ilany, aby poinformować ją, że wszystko jest w porządku. Był to taki rytuał rodzinny, o którym 13-latka nigdy nie zapominała. Więc kiedy w środę, 6 grudnia 2006 roku, Tyr nie zadzwoniła o spodziewanej porze, Ilana zaczęła się niepokoić. Co prawda kobieta pomyślała wtedy, że córka mogła po prostu zatrzymać się po szkole u jednej z koleżanek i zapomniała zadzwonić, ale było to dość mało prawdopodobne. Nie czekając na nic, Ilana sama zadzwoniła do córki. Jeden sygnał, drugi, potem trzeci. Nastolatka nie odbierała komórki. Wtedy kobieta zaczęła już przeczuwać, że coś jest nie tak.
Jej obawy zostały wzmocnione jeszcze bardziej, kiedy po obdzwonieniu koleżanek córki okazało się, że żadna z dziewczynek nie wiedziała, gdzie jest Tahir. Illana wyszła z pracy wcześniej, aby jak najszybciej wrócić do domu. Miała nadzieję, że zastanie w nim córkę i dowie się, dlaczego dziewczynka się do niej nie odezwała. Po dotarciu na miejsce jej obawy wcale się nie rozwiały. Dom był pusty, mąż kobiety oraz jej synowie nie wrócili jeszcze z pracy. Zawołała córkę, ale dziewczynka nie odpowiedziała. Zwykle, gdy kobieta pojawiała się w domu, tornister dziewczynki leżał porzucony tuż przy drzwiach, a przygotowany wcześniej przez matkę talerz z obiadem był przez jej córkę opróżniony. Tym razem posiłek był nietknięty, a tornistra nigdzie nie było, podobnie jak Tahir. Szmuel Rada, ojciec zaginionej, pojawił się w domu natychmiast po tym, jak tylko dowiedział się, że jego córka nie wróciła ze szkoły. Rodzina poinformowała o tym fakcie również sąsiadów, którzy przyłączyli się do poszukiwań 13-latki. Bracia Tahir próbowali ustalić, gdzie może być ich siostra. Po rozmowach z jej koleżankami dowiedzieli się, że choć Tahir skończyła lekcję o 13, to nie wyszła do domu bezpośrednio po nich. Zamiast tego została z grupką przyjaciół na terenie szkoły. Po 20 minutach powiedziała im, że jest spragniona i weszła do budynku szkoły, aby napić się wody. Chwilę później ktoś widział ją, jak szła schodami prowadzącymi na środkowe piętro, gdzie odbywały się lekcje 10 klas. Właśnie wtedy widziano ją po raz ostatni. Czy nastolatka z jakiegoś powodu wciąż mogła przebywać na terenie szkoły? Tak właśnie pomyśleli jej bracia, więc postanowili to sprawdzić. Tuż przed 19 weszli do budynku szkoły. Towarzyszyła im grupa poszukiwawcza, złożona z przyjaciół oraz sąsiadów rodziny. Kilkanaście osób zaczęło przeszukiwać puste o tej porze dnia korytarze, pomieszczenia gospodarcze i klasy. Obecny na miejscu szkolny woźny, zaopatrzony w pęk kluczy, otwierał im wszystkie możliwe drzwi. Na parterze nie było jednak żadnego śladu po Tahir. Następnie cała grupa udała się piętro wyżej. Tam postanowiono zacząć od sprawdzenia toalet dla dziewcząt. Wszystkie kabiny były puste. Z wyjątkiem tej jednej, do której drzwi były zamknięte od środka. Wołano i pukano, ale nikt nie odpowiadał. Wówczas ktoś wdrapał się po ścianie, aby zajrzeć przez otwartą górę. To właśnie wtedy dokonano makabrycznego odkrycia. Wewnątrz znajdowało się okaleczone, martwe ciało poszukiwanej nastolatki. Siedziała na opuszczonej klapie sedesu. Miała podcięte gardło i wiele ran kłutych na całym ciele. Podłoga toalety oraz jej ściany były dosłownie wysmarowane krwią dziewczynki. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze od razu zamknęli teren szkoły. Wiadomość o odnalezieniu w szkolnej toalecie zwłok nastolatki lotem błyskawicy obiegła całe miasto. Przed główną bramą zebrał się wielki tłum ludzi, próbujących dowiedzieć się czegoś więcej o tym tragicznym wydarzeniu. Przed szkołą pojawił się również Szmuel Rada, ojciec Tahir. Kilka minut wcześniej odebrał telefon, którego obawiał się najbardziej od chwili, gdy jego córka zaginęła. Zadzwonił do niego najbliższy sąsiad. Człowiek, który brał udział w przeszukiwaniu szkoły. Szmuel usłyszał wtedy, że znaleziono Tahir i że dziewczynka jest nieprzytomna. Ale on miał już wtedy przeczucie, że nie powiedziano mu całej prawdy. Biegnąc w kierunku szkoły, obawiał się najgorszego. Próbował przecisnąć się przez policyjny kordon blokujący wejście na teren szkoły. Musiał na własne oczy zobaczyć swoją córkę, aby mieć pewność, że to właśnie ona. Nie pozwolono mu na to. Policja odmówiła mu dostępu, ponieważ uznano, że miejsce zbrodni wygląda zbyt przerażająco. Z pomocą ojcu natychmiast ruszyli dwaj jego synowie. Doszło wtedy do przepychanek pomiędzy nimi a kilkoma policjantami.
Uspokoili się dopiero wtedy, gdy funkcjonariusze zagrozili im użyciem środków przymusu bezpośredniego. Mieszkańcy Katrin byli wstrząśnięci. Nigdy wcześniej, w dość krótkiej historii ich miasta, nigdy nie doszło do tak makabrycznej zbrodni, której ofiarą byłoby dziecko. Wszyscy zadawali sobie pytanie, jak to w ogóle możliwe, że tak młoda dziewczyna została brutalnie zamordowana i to we własnej szkole. Przecież na co dzień budynek był ochraniany przez uzbrojonych w broń palną strażników. Czy wszyscy uczniowie byli w niebezpieczeństwie? Czy rodzice powinni zabronić swoim dzieciom przychodzenia do szkoły? Policja rozwiała tą wątpliwość, całkowicie zamykając miejsce zbrodni na kilka dni, co skutkowało odwołaniem wszystkich lekcji. Policja rozpoczęła śledztwo, ale już pierwsze jej działania wzbudziły w społeczności zdziwienie, żeby nie powiedzieć otwartą nieufność. Przez pierwsze kilka dni przeszukiwano obszar wzgórz Golan oraz pobliskiej Galilei. Nie znaleziono tam niczego, co mogłoby przyczynić się do schwytania sprawcy. Ludzie byli tym faktem bardzo zdezorientowani. Spodziewali się raczej tego, że policja skupi się na budynku szkoły i na terenie bezpośrednio z nią graniczącym, że przesłucha uczniów i pracowników szkoły. To nastąpiło jednak dopiero wtedy, gdy wyraźnie zaczęła się tego domagać opinia publiczna. Rodzina zamordowanej trzynastolatki od samego początku twierdziła, że zabójcy należy szukać wśród najbliższego szkolnego otoczenia ofiary. Matka Tair już wcześniej słyszała plotki o istnieniu w szkole tajemniczego kultu wyznawców szatana, więc obawiała się, że jej córka mogła paść ofiarą rytualnego mordu. Śledczy stanowczo odrzucili taką hipotezę, jednak skłonni byli przyznać, że zabójcą teoretycznie mógł być każdy, nawet koledzy z klasy. Pierwsze przesłuchanie rówieśników dziewczynki przyniosły nowe informacje. Potwierdziły się relacje o tym, że ostatni raz Tair była widziana, kiedy wchodziła po schodach na środkowe piętro. Potem wszelki ślad się urywał. 12 uczennic zeznało, że były w toalecie pomiędzy 13.30 a 14, czyli mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w jednej z kabin doszło do zbrodni. Jednak policja przesłuchała tylko 5 dziewczyn. Żadna nie słyszała podejrzanych odgłosów walki, która zakończyła się śmiercią ich koleżanki. Pojawiły się także wzmianki o podejrzanych obserwacjach. Bliska przyjaciółka Tair o imieniu Nofar zeznała, że w pobliżu toalet widziała w tym czasie dziwnie zachowującą się dziewczynkę z kręconymi włosami. Nigdy wcześniej jej nie spotkała, choć twierdziła, że zna większość uczennic tej szkoły. Tajemnicza nieznajoma ubrana była jednak w szkolny ubiór, więc Nofar po prostu założyła, że musiała być w tej szkole nową uczennicą. Inna przyjaciółka ofiary zapukała do zamkniętych drzwi kabiny. W odpowiedzi usłyszała, że jest zajęte. Policja kilka razy dopytywała ją, czy głos ten należał do kobiety czy do mężczyzny. Ta za każdym razem twierdziła, że głos z pewnością należał do bardzo młodej kobiety. Po przesłuchaniu dziewczynka powiedziała swoim rodzicom, że jej zdaniem policjanci byli bardzo niezadowoleni z odpowiedzi, jakiej im udzieliła. Rodzice Tair otrzymali wielkie wsparcie od całej społeczności miasta, a mimo to czuli się przytłoczeni i zdezorientowani. Nie mogli uwierzyć, że spotkała ich tak ogromna tragedia. Nie podobała im się również praca śledczych, którzy nagle zaczęli stanowczo odrzucać teorię o tym, że zabójcą mógł być inny uczeń lub uczennica, a do takiej wersji uparcie próbowała ich przekonać matka. O swoich wątpliwościach związanych ze śledztwem rodzice zamordowanej opowiedzieli w jednej z radiowych audycji poświęconych tej sprawie. Usłyszał ją prywatny detektyw, Chaim Sadowski. To zabójstwo bardzo mną wstrząsnęło. Między innymi z tego powodu, że moja córka była w wieku zamordowanej dziewczynki. Dlatego z wielką uwagą śledziłem wszystkie doniesienia prasowe o tej sprawie. Nie podobało mi się to, co robiła policja, a w zasadzie to, czego nie robiła. W
końcu postanowiłem skontaktować się z rodziną ofiary i zaproponowałem im swoją pomoc. Rodzina była wdzięczna za okazaną pomoc. Opowiedzieli mu o wszystkich swoich wątpliwościach i spostrzeżeniach. Dokładnie tych samych, których wcześniej policja nawet nie chciała słuchać. Zwłaszcza jedno wydarzenie mocno utkwiło im w pamięci. W dzień pogrzebu dziewczynki grupa jej przyjaciół przyszła do domu, aby złożyć rodzinie kondolencje. Wszyscy przybyli uczniowie byli pogrążeni w rozpaczy i smutku, z wyjątkiem dwóch koleżanek z klasy. Zdaniem matki, od samego początku te dziewczyny zachowywały się bardzo dziwnie. Stały z boku i przez całą wizytę coś do siebie szeptały. Nie wyglądały na poruszone tą okropną tragedią. Nawet na chwilę nie podeszły do zrozpaczonych rodziców. Wszyscy członkowie rodziny zamordowanej odnieśli wrażenie, że obie dziewczynki coś ukrywają. Ich nazwiska trafiły do notesu prywatnego detektywa. Następnego dnia dotarł on do policyjnych przesłuchań, wśród których znalazł także te złożone przez wspomniane dziewczynki. Detektyw od razu zauważył w nich kilka nieścisłości. Już po tym, jak Tyre została brutalnie zamordowana, widziały one jej tornister w klasie, położony w miejscu, w którym zwykle podczas lekcji siedziała Tyre. Nie zdziwiło ich jednak to, że na lekcji nie było ich koleżanki. Po sprawdzeniu szkolnego grafiku, detektyw odkrył, że obie mijały się z prawdą. Tamtego dnia ich klasa skończyła lekcję godzinę wcześniej. Przesłuchujący je policjanci musieli o tym wiedzieć, a mimo to nie dopytali o te nieścisłości. Być może uznali, że wystraszone dziewczynki pomyliły dni lub godziny. Nikt inny nie widział porzuconego tornistra. W szkolnym dzienniku żaden nauczyciel nie zanotował też o nieobecności Tyre na żadnej z lekcji w ostatnim miesiącu. Prywatny detektyw uznał, że obie przesłuchiwane po prostu wymyśliły opowieść o porzuconym tornistrze. Ale dlaczego to zrobiły? Poza tym stwierdziły, że tamtego dnia Tyre zachowywała się normalnie i miała świetny humor. Śmiała się i żartowała. Czyżby? Kilku pedagogów powiedziało coś zupełnie innego. Tyre od samego rana była wyciszona i sprawiała wrażenie mocno przestraszonej. Na ostatniej lekcji rozpłakała się, a gdy nauczycielka zapytała o co chodzi, 13-latka odpowiedziała, że boi się śmierci. Czy już wtedy wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie? Czy ktoś jej groził? Detektyw postanowił osobiście porozmawiać z tymi dwiema dziewczynkami. Oczywiście z każdą osobno. Od każdej usłyszał podobną, bardzo dziwną historię o tym, że Tyre miała swojego prześladowcę. Nazywał się Avi i miał 18 lat. Pochodził z Tyberiady. Cały czas do niej wydzwaniał i wysyłał SMS-y. Miesiąc przed śmiercią 13-latki powiedział jej, że jeśli nie będzie chciała być jego dziewczyną, to ją zabije. Dzień przed tragedią przyjechał do miasta i czekał na nią przy szkole, ale Tyre nie chciała się z nim zobaczyć. Gdy dzwonił, od razu się rozłączała. Wieczorem wysłał jej ostatniego SMS-a. Jeśli nie będzie z nim, to nie będzie z nikim, bo umrze. Detektyw powiadomił policję o tym tajemniczym wielbicielu, który miał grozić 13-latce śmiercią. Śledczy postanowili go odszukać. Ku ich ogromnemu zaskoczeniu, wkrótce okazało się, że nie ma żadnych dowodów na to, że Tyre kiedykolwiek się z nim kontaktowała. Co więcej, zdaniem policji, taki ktoś nigdy nie istniał. Prywatny detektyw zaczął zastanawiać się, dlaczego najbliższe przyjaciółki zamordowanej miałyby fabrykować podobną historię. Czemu miało służyć wymyślanie nieznanemu nikomu prześladowcy? Detektyw oczywiście miał swoją teorię. Czyżby dwie dziewczynki, które wcześniej nie były zupełnie szczere podczas składania zeznań, teraz chciały ostatecznie odwrócić uwagę od samych siebie? Tylko po co, jeśli nie miały, jak twierdziła policja, nic wspólnego z tą zbrodnią? Po zapoznaniu się z raportem z sekcji zwłok, prywatny detektyw był niemal przekonany, że Tyre została zamordowana prawdopodobnie przez dwie osoby o wzroście i wadze zbliżonych do ofiary.
Swoimi wątpliwościami podzielił się ze śledczymi. Wskazywał na krwawe ślady dwóch różnych par butów o rozmiarze młodzieżowym, sfotografowane na miejscu zbrodni. Zaapelował o pobranie od wskazanych uczennic próbek DNA oraz odcisków palców. Policjanci obiecali zająć się tym jak najszybciej, ale nigdy tego nie zrealizowali. Mieli już wtedy na swoim radarze zupełnie innego podejrzanego. Ich zdaniem dużo bardziej prawdopodobnego niż kilka małych dziewczynek w szkolnych mundurkach. Szkolna psycholog zeznała, że w dniu morderstwa w pokoju nauczycielskim pojawił się szkolny ogrodnik. Mężczyzna dziwnie się zachowywał. Był roztrzęsiony i wyraźnie czymś zdenerwowany. Dzień później człowiek ten został aresztowany. Okazało się jednak, że miał mocne alibi, więc szybko został też wypuszczony. Zeznanie pani psycholog nie zostało jednak całkowicie przez śledczych odrzucone. Uznano jedynie, że kobieta pomyliła pracowników szkoły. Pochodzący z Ukrainy robotnik budowlany, Roman Zadorow, zatrudniony był w placówce jako złota rączka i był bardzo podobny do tego ogrodnika. Policja poprosiła go o dostarczenie ubrania, które miał na sobie w dniu morderstwa. Chcieli zbadać, czy są na nim ślady krwi ofiary. Zadorow odmówił, twierdził, że je wyrzucił. Od razu stał się głównym podejrzanym. 11 grudnia, niecały tydzień po śmierci Tair, ten mężczyzna został aresztowany. Przesłuchiwano go kilka godzin. Nie przyznał się do zabójstwa. Wyniki przeszukania w jego domu sprawiły, że pewność śledczych tylko wzrosła. Ich zdaniem to właśnie on był mordercą. Na jego komputerze znaleziono pornografię, którą sklasyfikowano jako przedstawiającą nieletnie dziewczyny. Poza tym był wielkim miłośnikiem i kolekcjonerem noży. Miał ich mnóstwo. A to właśnie od ciosów nożem zginęła Tair. Policjanci nie potrzebowali niczego więcej. Na specjalnej konferencji prasowej śledczy ogłosili wielki sukces. Poszukiwany zabójca został schwytany. Możemy oficjalnie potwierdzić, że wyniki badań genetycznych, które właśnie otrzymaliśmy, wskazują jasno i precyzyjnie, że DNA podejrzanego pasuje do DNA znalezionego na miejscu zbrodni. Nie mamy wątpliwości, że jest on poszukiwanym mordercą. Teraz odpowie on za swoją straszną zbrodnię. Był to niewątpliwie ogromny sukces izraelskiej policji. Opinia publiczna odetchnęła z ulgą, ale nikt wówczas jeszcze nie wiedział, że policjanci kłamali. W czasie tej konferencji policja nie znała jeszcze wyników badań DNA, które wciąż przeprowadzano w Stanach Zjednoczonych. Podejrzany wciąż upierał się, że to niemożliwe. Zaczął się bronić, mówił, że został wrobiony. Oskarżył policję o sfałszowanie dowodów. W odpowiedzi usłyszał, że to nie Rosja, tylko Izrael. Tutaj takie rzeczy nigdy nie mają miejsca. Żeby ułatwić sobie zadanie, śledczy zamknęli Zadorowa w jednej celi z policyjnym informatorem, którego zadaniem było wyciągnąć od niego ostateczne przyznanie się do zabójstwa. Ten informator za swoją usługę miał otrzymać dzienną pensję oraz dodatkowe $3000, jeśli jego misja się powiedzie. Tymczasem Roman uparcie podtrzymywał swoją wersję. Twierdził, że dokładnie pamięta, co robił tamtego dnia. Co więcej, jego żona, Olga, właśnie urodziła mu syna, więc nie zaryzykowałby utraty rodzinnego szczęścia, robiąc coś tak potwornego. Prawdą było, że wyrzucił swoje ubranie z tamtego dnia, ale nie dlatego, jak twierdziła policja, że były na nim dowody zbrodni, ale dlatego, że po prostu okazało się być o rozmiar za małe i źle mu się w nim pracowało. Po 8 długich dniach nieskutecznych prób informator zmienił taktykę. Powiedział Romanowi, że śledczy znaleźli jego krew na miejscu zbrodni, więc to już przesądzone, że jako zabójca dostanie dożywocie.
ale gdyby sam przyznał się do zbrodni i powołał się na przykład chwilową niepoczytalność, mógłby liczyć na znacznie łagodniejszy wyrok, na przykład 6 lub 7 lat więzienia. Był to kolejny policyjny blef, ale o tym Romar nie wiedział. Załamał się i postanowił zrobić wszystko, aby uniknąć najsurowszego wyroku. A informator pomógł mu przygotować wiarygodne zeznania. Zaproponował podejrzanemu przedstawienie siebie samego jako sfrustrowanego imigranta, u którego życie w obecnym mu Izraelu wywoływało wewnętrzny gniew i rozczarowanie. W dniu morderstwa stracił nad sobą panowanie. Jego furia nie była skierowana na konkretną ofiarę. Po prostu zabita przez niego dziewczynka pojawiła się w nieodpowiednim czasie i miejscu. Równie dobrze mógł tamtego dnia zamordować jakiegoś chłopca lub nauczyciela. Roman zgodził się. Przyznał nawet, że w przeszłości zdarzało mu się robić rzeczy, których nie był świadomy. Raz w przypływie nagłej furii pobił swojego brata, a dzień później nawet tego nie pamiętał. W końcu zgodził się ze śledczymi. Teoretycznie istniała taka możliwość, że zabił. Jeśli wszyscy dookoła mówili mu, że to zrobił, jeśli jego DNA oraz krew znaleziono na miejscu zbrodni, to być może naprawdę zamordował 13-latkę. Roman nie wiedział, że jego rozmowa w celi z informatorem była nagrywana. Nie wiedział, że takimi luźnymi rozmyśleniami podpisał właśnie na siebie wyrok. Grupa śledczych natychmiast wyciągnęła go z aresztu i zabrała na wizję lokalną. Wcześniej dali do podpisania oświadczenie, w którym miał przyznać się do winy. Podpisał je. Podczas wizji okazało się, że Roman nie ma zielonego pojęcia, jaki był prawdziwy przebieg zbrodni, do której się przyznał. Bardzo często się mylił. Nawet nie potrafił wskazać kabiny, w której doszło do morderstwa. Policjanci zmuszeni byli do zadawania mu mnóstwo pytań naprowadzających. Pytali tak długo, aż w końcu z jego ust padały prawidłowe odpowiedzi. Czy pamiętasz, jak chwyciłeś ją tutaj, a potem wbiłeś jej nóż, o tak, w to miejsce, po tej stronie klatki piersiowej? Czy zrobiłeś to w taki sposób, kiedy stałeś w tym miejscu? Czy wszedłeś do tej kabiny i czekałeś na ofiarę, stojąc dokładnie tutaj? Nagrania z wizji lokalnej wyraźnie pokazują, że Roman był praworęczny. Tymczasem sekcja zwłok ofiary wykazała, że zabójca był leworęczny. Dla policjantów nie miało to jednak żadnego znaczenia. Podobnie jak fakt, że demonstrując swoją drogę ucieczki z miejsca zbrodni, Roman przeskoczył przez drzwi. Tymczasem ślady wskazywały wyraźnie, że sprawca, wchodząc po sedesie, opuścił kabinę, przeskakując boczną ściankę. Prezentując sposób ułożenia zwłok, Roman wskazał podłogę. Tajr została znaleziona, gdy siedziała na zamkniętej klapie toalety. Nic się tutaj nie zgadzało. Jego proces rozpoczął się w lipcu 2007 roku. Prokuratura twierdziła, że oskarżony był molestowany w dzieciństwie. Trauma wróciła do niego, kiedy podjął pracę w szkole. Gdy jakieś dziecko go zdenerwowało, wpadał w szał. Przedstawiono również powód zabójstwa. Zdaniem prokuratora, Tair spotkała swojego oprawcę na szkolnym korytarzu. Zaczęła wyśmiewać się z niego i wyzywać go od najgorszych, gdy Roman odmówił poczęstowania jej papierosem. Mężczyzna stracił nad sobą panowanie, poszedł za 13-latką do toalety dla dziewcząt i tam ją zamordował. Z taką wersją od samego początku nie mogła pogodzić się rodzina ofiary. Żądali więcej dowodów. Podkreślali, że Tair nigdy nie paliła papierosów. Co więcej, nienawidziła zapachu dymu tytoniowego i zawsze uciekała, kiedy ktoś zapalił w jej obecności. Obrażanie innych ludzi, a zwłaszcza dużo starszych od niej, także nie mogło mieć miejsca. Od najmłodszych lat uczona była do okazywania szacunku osobom dorosłym i nigdy nie było choćby jednej skargi na to, że dziewczynka zachowywała się niegrzecznie w stosunku do obcych. Matka Tair nadal upierała się, że zabójcy należy szukać wśród najbliższych przyjaciół jej córki.
Obrońcy Romana przedstawiali w sądzie dowody niewinności swojego klienta. Zwracali uwagę, że miejsce zbrodni było małą, zamkniętą przestrzenią z ogromną liczbą dowodów w postaci odcisków palców, śladów DNA, włosów czy odcisków butów. Byłoby praktycznie niemożliwe, aby kiedykolwiek popełniający tak makabryczną zbrodnię nie pozostawił po sobie żadnych śladów. Tymczasem żaden z 60 odcisków palców nie należał do oskarżonego. 3 włosy pochodziły od 3 różnych osób. Jeden z nich, długi i czarny, znaleziono na dłonie ofiary. Mógł on należeć do kobiety czy do zabójcy? Tego już nie sprawdzono. Zlecono co prawda wykonanie testów DNA, ale prokuratura kazała przerwać te badania zaraz po tym, jak Roman przyznał się do popełnienia zbrodni. Specjaliści oszacowali czas zgonu na godzinę pomiędzy 13.30 a 14.00. Roman o godzinie 13.23 stał przy szkolnej bramie i rozmawiał przez telefon, co potwierdziło w sądzie 2 ochroniarzy. Później, tuż po 14.00, pojawił się na szkolnej stołówce. Jego ubranie było czyste, bez żadnych śladów krwi. Następnie Roman do godziny 17.30 kładł płytki w szkolnej piwnicy, a gdy skończył, wyszedł do domu. Wszystko zostało potwierdzone przez świadków. Roman, który wcześniej wycofał swoje przyznanie się do winy, twierdząc, że został do tego zmuszony, podczas procesu był pewny, że po przedstawieniu tak mocnych dowodów zostanie uniewinniony. Izraelski sąd był całkowicie innego zdania. Zeznania świadków obrony sędzia nazwał kłamstwami pełnymi manipulacji. We wrześniu 2010 roku, 4 lata po śmierci Tahir, Roman został uznany winnym zarzucanej mu zbrodni i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Miesiąc później obrońcy skazanego złożyli apelację. Jednak dopiero 3 lata później udało im się doprowadzić do ponownego przesłuchania świadków. Sprowadzono czołowych amerykańskich ekspertów medycyny sądowej, którzy pod przysięgą dowodzili, że rany na ciele ofiary zadane zostały nożem ząbkowanym, a nie zwykłym i gładkim, jaki znaleziono przy Romanie i który uznano za narzędzie zbrodni. Ślady butów na miejscu zbrodni nie pasowały do butów Romana ani innych osób dorosłych. Ich rozmiar wskazywał wyraźnie na kogoś w wieku zbliżonym do zamordowanej dziewczynki. Sąd uznał to wszystko za niewiarygodne, a następnie podtrzymał wyrok dożywocia. Tym razem sprawa odbiła się głośnym echem w izraelskich mediach. Coraz mniej osób wierzyło w winę tego ukraińskiego imigranta, a sam Roman coraz częściej nazywany był przez dziennikarzy kozłem ofiarnym. Izraelscy profesorowie prawa skrytykowali wyrok sądu. Zwykli obywatele także dawali upust swojemu wielkiemu niezadowoleniu. W mediach społecznościowych powstały specjalne grupy wsparcia dla Romana, a koleżanki Tahir zaczęły być atakowane w sieci. Pojawiła się nawet hipoteza, że ojciec najbliższej przyjaciółki Tahir jest wysoko postawionym oficerem policji i to właśnie on próbował kryć swoją córkę, morderczynię. Okazało się to później nieprawdą, ale podobne ataki wciąż przybierały na sile. Roman siedział w więzieniu już 6 lat, gdy ukazał się 4-odcinkowy serial dokumentalny Cień Prawdy, poświęcony tej zbrodni. Ten materiał rozpętał prawdziwą burzę i sprawił, że jeszcze mniej osób nadal wierzyło, że policja schwytała prawdziwego mordercę. Serial przedstawił zeznanie anonimowego mężczyzny, który sam siebie nazwał wiedzącym kolesiem. Twierdził on, że zna tożsamość mordercy, a właściwie morderczyni. Miała nią być była dziewczyna, uczennica ostatniej klasy tej samej szkoły, do której uczęszczała ofiara. Nie miał na to dowodów, ale przedstawił swoją wersję wydarzeń. Mężczyzna ten powiedział, że jego była dziewczyna nie tylko wyznała mu, że zabiła Tahir, ale pokazała również dowody na prawdziwość jej słów. Zakrwawione ubranie, perukę i narzędzie zbrodni, myśliwski, ząbkowany nóż. W całym Izraelu zawrzało.
policji udało się dotrzeć w końcu do tajemniczej kobiety, której prawdziwe nazwisko postanowiono utajnić. W mediach przedstawiono ją jedynie pod inicjałami AK. Śledztwo wykazało, że już wcześniej leczyła się ona psychiatrycznie. Co więcej, miała obsesję na punkcie krwi. Wierzyła również, że została opętana przez wilkołaka. To właśnie ta bestia miała zachęcić ją do zabicia 13-latki. Jej były chłopak zeznał, że wybór ofiary miał być czysto przypadkowy. AK po prostu ukryła się tamtego dnia w kabinie toalety i czekała na pierwszą przypadkową osobę. Choć nie podał on żadnych faktów, które wcześniej nie zostałyby opublikowane w mediach, obrońcy Romana postanowili z nim porozmawiać. Mężczyzna zgodził się na badanie wariografem i wszystkie trzy testy zdał, a więc mówił prawdę, lub przynajmniej wierzył, że tak jest. Swoje zeznania złożyła również AK. Ona twierdziła z kolei, że nie ma z tą zbrodnią nic wspólnego, a obciążające jej zeznania są wyłącznie zemstą jej byłego partnera za to, że ona go wcześniej porzuciła. Policja uwierzyła kobiecie. Oskarżający ją mężczyzna został aresztowany za utrudnianie śledztwa i składanie fałszywych zeznań. Przebywając w więzieniu, został dodatkowo oskarżony o gwałt na AK. Śledczy zaproponowali mu wycofanie zarzutów w zamian za wycofanie zeznań obciążających jego byłą dziewczynę. Jego odpowiedź zaskoczyła wszystkich. Moje słowa są świętą prawdą. Zamierzam się zabić i napisać własną krwią, że to ona zabiła dziewczynkę. Jeśli potrzebna jest eksplozja, by społeczeństwo dowiedziało się, kto zamordował dziewczynkę, jestem gotowy stać się tą eksplozją. Izraelski oddział Organizacji Praw Człowieka opublikował raport, w którym skazanie Romana wprost nazwane zostało najgorszą pomyłką izraelskiego systemu sądowniczego. I choć protesty z roku na rok stawały się coraz głośniejsze, Roman wciąż siedział w więzieniu. Bez szans na jakąkolwiek sprawiedliwość. Nawet gdy w roku 2018 doszło do kolejnego zwrotu akcji, kiedy na jaw wyszły zupełnie nowe dowody. Jeden z włosów znalezionych na ciele Tair został w końcu przebadany. Okazało się wtedy, że należał on do byłego chłopaka AK. Tego samego, który wcześniej oskarżał swoją byłą dziewczynę. I tego samego, który gotowy był się zabić, aby tylko policja mu uwierzyła. Ale jak jego włos mógł się tam znaleźć? Od razu pojawiły się dwa skrajne wyjaśnienia. Jedni mówili, że to na pewno on był mordercą, że próbował odsunąć od siebie podejrzenia, oskarżając swoją byłą partnerkę, kobietę chorą psychicznie. Inni twierdzili, że nie ma w tym fakcie żadnej nowej tajemnicy. Po prostu AK mieszkała wówczas u swojego chłopaka. Nic więc dziwnego, że na jej ubraniu mógł znaleźć się jego włos, który został przez nią nieświadomie zabrany na miejsce zbrodni. Śledczy postanowili jeszcze raz zbadać ten dowód, tym razem w Stanach. Od tego czasu minęły już 4 lata, a wyniki tych badań wciąż nie zostały podane do wiadomości publicznej. Kolejne procesy w sprawie zabójstwa Tair wciąż toczą się, a sprawa nie jest jeszcze zamknięta. W sierpniu 2021 roku dla Romana po raz pierwszy pojawił się promyk nadziei na sprawiedliwość. Izraelski Trybunał Sprawiedliwości w końcu przychylił się do wniosku obrońców skazanego o zwolnienie go z więzienia. Od tego czasu mężczyzna na ponowne rozpatrzenie sprawy będzie oczekiwał w areszcie domowym. Będzie monitorowany elektronicznie. Nawet jeśli ostatecznie zostanie on uniewinniony, a tego domaga się przede wszystkim rodzina zamordowanej, to i tak nic nie wskazuje na to, że prawdziwy zabójca zostanie wskazany, schwytany i postawiony przed sądem. Według izraelskiej prasy cała sprawa nie opiera się dzisiaj na pytaniu, kto zabił. Najważniejsze pytanie jest takie, czy zrobił to Roman Zadorow. A w jego winę nie wierzy już w Izraelu nikt, prócz tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Sprawa Lisy Holm.
Lato roku 2015 miało być dla 17-letniej Lisy Holm przełomowe. Wchodząca w dorosłość, szwedzka nastolatka właśnie ukończyła szkołę. Podjęła też swoją pierwszą pracę. Miała być kelnerką w małej przydrożnej kawiarni we wsi Blombay w południowo-zachodniej Szwecji. Choć była to tylko praca sezonowa, a Lisa pojawiała się w kawiarni wyłącznie w weekendy, jej ojciec nie ukrywał, że jest ze swojej córki naprawdę dumny. Była bardzo szczęśliwa, a ja razem z nią z wielkimi nadziejami wkraczała w dorosłość. To była jej pierwsza praca. Jeszcze przed pierwszą wypłatą dokładnie zaplanowała, na co wyda swoje pierwsze zarobione pieniądze. Przez początkowe 2 tygodnie Lisę do pracy odwoził jej ojciec. Gdy kilka minut po godzinie 18 kończyła, on już czekał pod kawiarnią w swoim samochodzie, by odwieźć córkę do domu w Hewde. W końcu zaczął namawiać ją, aby tę niespełna 50-kilometrową trasę Lisa próbowała pokonać samodzielnie swoim motorowerem. Otwarta na nowe wyzwania 17-latka była tym faktem bardzo podekscytowana, choć początkowo nie ukrywała, że się boi. Umówiliśmy się, że będzie to kolejny etap wchodzenia przez nią w dorosłość. Oboje nazywaliśmy to procesem opuszczania gniazda. Bardzo na to naciskałem i namawiałem córkę tak długo, aż w końcu się odważyła. I teraz tego żałuję. W niedzielny poranek 7 czerwca 2015 roku Lisa po raz pierwszy udała się w samotną podróż do pracy. Bezpiecznie dotarła na miejsce. Natychmiast zadzwoniła do ojca, aby pochwalić się tym sukcesem. Obiecała również, że tuż po zakończeniu swojej zmiany, zanim wyruszy w drogę powrotną, wyśle mu SMS-a z informacją, że wraca. Był dumny z córki. Niecierpliwie oczekiwał na jej powrót. Zaplanował nawet małe rodzinne przyjęcie wydane na cześć osiągnięcia kolejnego etapu w procesie opuszczania gniazda. Niczym zahipnotyzowany wpatrywał się w ekran swojego telefonu, aż w końcu dokładnie o godzinie 18:23 wybrzmiał sygnał SMS-a. Jego treść mieściła się w tylko jednym wyrazie. Teraz. Stefan nie potrzebował większej liczby słów. Wiedział, że Lisa jest w drodze i za godzinę, najwyżej półtorej, będzie już w domu. Z nerwów nie mógł usiedzieć na miejscu. Poszedł więc do kuchni, by pomóc żonie w przygotowaniach uroczystej kolacji. Kilka minut później jego telefon niespodziewanie zadzwonił. Na wyświetlaczu pojawiło się imię jego córki. Zawsze jej powtarzał, że nie powinna rozmawiać przez telefon podczas jazdy, więc pomyślał, że coś musiało ją zatrzymać. To, co usłyszałem w słuchawce, brzmiało jak jakiś bełkot, mamrotanie. Kilka głosów nachodziło na siebie, ale nic nie mogłem zrozumieć. Zupełnie jakby osoby po drugiej stronie mówiły w innym języku. W pewnym momencie, jakby z oddali, usłyszałem moją córkę. Powiedziała: "To jasne." A wtedy nieznane głosy umilkły. Po kilku próbach nawiązania słownego kontaktu z córką, Stefan pomyślał, że połączenie zostało wykonane przypadkowo. Jemu często się to zdarzało. Zawsze zapominał o zablokowaniu ekranu przed włożeniem telefonu do kieszeni. Dlatego też rozłączył się i przerwał połączenie. W ostatnim odcinku odwiedziliśmy Wielką Brytanię. Wcześniej często opowiadałem o sprawach z Ameryki, a co ze Skandynawią? No właśnie, dawno nie zaglądaliśmy w ten rejon świata. Czas to zmienić. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to kolejny odcinek Kryminatorium. W moim programie w każdy poniedziałek przedstawiam inną sprawę kryminalną. Premierowe, jak i starsze materiały znajdziecie m.in. na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhone'ach. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Gdy po 90 minutach Lisa nie wróciła do domu, jej rodzice zaczęli się martwić. Pierwszą ich myślą były obawy, że córka miała wypadek.
Stefan postanowił to jak najszybciej sprawdzić. Wsiadł w samochód i pojechał w kierunku kawiarni. Jechał powoli i rozglądał się na boki. Po drodze nie zauważył jednak niczego podejrzanego. Nie dostrzegł też żadnych śladów jakiegokolwiek wypadku. Odetchnął z ulgą, gdy dojechał do Bloom Bay. Choć kawiarnia była zamknięta, tuż za budynkiem wciąż stał zaparkowany motorower Lisy. Pojazd był przygotowany do jazdy, a w stacyjce znajdował się kluczyk. Tuż obok motoroweru na ziemi leżała torba z rzeczami jego córki. Mężczyzna pomyślał, że tuż po wysłaniu SMS-a została ona zawrócona przez swoją szefową, aby wykonać w kawiarni dodatkową pracę. Kilka razy próbował dodzwonić się do Lisy, lecz jej telefon był wyłączony. Postanowił odprowadzić motorower pod kawiarnię, bliżej miejsca, w którym zaparkował swój samochód, po czym zdecydował się wejść do budynku. Drzwi były jednak zamknięte. Szarpiąc za klamkę, przypadkowo włączył alarm. Zaniepokojony całą sytuacją, nerwowo obszedł teren kawiarni, zaglądając do wszystkich okien. Nigdzie nie zauważył nawet śladu po nastolatce. 10 minut później pojawiła się tam Lena, mieszkająca w tej samej wsi, szefowa Lisy. Odebrałam sygnał, że ktoś próbuje się włamać do kawiarni, od razu tam poszłam. Na miejscu zastałam ojca jednej z moich pracownic. Był bardzo zdenerwowany. Powiedział, że prawdopodobnie jego córka wciąż jest w środku, a on się martwi, bo już dawno powinna być w domu. Wydało mi się to dziwne, bo to ja godzinę wcześniej wyszłam z budynku jak ostatnia. Na prośbę Stefana kobieta weszła z nim do środka. Oboje przeszukali całą kawiarnię. Nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek znalazł się wewnątrz budynku już po jego zamknięciu. Kobieta zadzwoniła do swoich pracowniczek, aby zapytać o Lisę. To był normalny dzień pracy i nic szczególnego się nie wydarzyło. Kiedy widziałam ją po raz ostatni, była wesoła i uśmiechnięta. Po skończonej pracy pożegnałyśmy się jak zawsze i wtedy ona poszła w stronę swojego motoroweru, którym miała wrócić do domu. Lisa po wyjściu z kawiarni skręciła w lewo i zniknęła za rogiem budynku. Pozostałe trzy dziewczyny ruszyły w przeciwnym kierunku, na parking dla samochodów. Od tamtej pory już jej nie widziały. Ojciec o zaginięciu córki powiadomił policję z oddalonego o kilkanaście kilometrów miasta Lidköping. Tajemnicze okoliczności zniknięcia nastolatki sprawiły, że funkcjonariusze podeszli do zgłoszenia bardzo poważnie i już 15 minut później przed kawiarnią zjawił się policyjny patrol. Rozpoczęły się poszukiwania, które wkrótce przerodziły się w jedną z największych akcji poszukiwawczych w historii Szwecji. Jeszcze tego samego wieczoru miejsce pracy zaginionej zostało szczegółowo sprawdzone, jednak nawet pies policyjny nie podjął tropu. Wyglądało to tak, jakby nastolatka nagle zapadła się pod ziemię. Przez całą noc policjanci pukali do każdych drzwi w sąsiedztwie i pytali, czy któryś z sąsiadów nie widział Lisy Holm. Mieszkańcy kręcili głowami i bezradnie rozkładali ręce. W międzyczasie na miejscu pojawiły się kolejne patrole. Policjanci z psem tropiącym weszli na teren gospodarstwa, znajdującego się naprzeciwko kawiarni, dokładnie po drugiej stronie jezdni. Pies został podprowadzony do każdego ze stojących tam budynków, łącznie z dużą stodołą, ale nigdzie nie podjął tropu. Pierwszy przełom nastąpił dopiero w poniedziałkowy poranek, gdy do gospodarstwa przybył Arne Jensson, starszy mężczyzna będący właścicielem nie tylko całej farmy, ale i budynku, w którym mieściła się kawiarnia. Byłem zaskoczony, że pod kawiarnią stoją policyjne radiowozy. Pomyślałem, że pewnie doszło tam w nocy do włamania. Wtedy dowiedziałem się, że zniknęła jedna z pracujących tam dziewczyn i trwają poszukiwania. Kilka minut później jeden z pracujących u mnie rolników przyniósł mi znalezioną w mojej stodole damską rękawicę. Znalazca był pewny, że gdy wychodził ze stodoły poprzedniego dnia, rękawicy tam nie było. Co więcej, Arne widział już wcześniej podobną rękawiczkę.
Jego wnuczka używała takich rękawic podczas jazdy na swoim skuterze. Szybko powiązał znalezisko z wiadomością o zaginięciu nastolatki i pozostawionym przez nią motorowerze. Powiadomił o tym policjantów. Ojciec Lisy rozpoznał, że to rękawiczka należąca do jego córki. Był to niezwykle ważny ślad. Stodoła, w której znaleziono rękawiczkę, została zabezpieczona, a miejsce wezwano specjalną grupę policyjnych techników. Przy wejściu natrafiono na kolczyk zaginionej nastolatki. Na żwirowej drodze w pobliżu gospodarstwa znaleziono uszkodzony telefon, kartę bankową, dwa paragony, prawo jazdy na motorower oraz pęk kluczy. Natychmiast ustalono, że wszystkie odnalezione przedmioty należą do zaginionej. Dla wszystkich stało się jasne, że Lisa Holm padła ofiarą przestępstwa. Od tej chwili sprawa nie dotyczyła już zaginięcia, ale porwania i bezprawnego pozbawienia wolności. Pomimo wielu nowych wskazówek, policjanci wciąż nie potrafili ustalić, co stało się z Lisą i gdzie może przebywać. Niedługo później policyjny pies tropiący trafił na ukryte pod stertą odzieży ludzkie odchody. Badania wykazały, że mogą one należeć do osoby, która naraziła Lisę Holm na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Niektórzy sprawcy poważnych przestępstw, zwłaszcza gdy dokonują ich po raz pierwszy w życiu, w momencie ich popełniania otrzymują tak wielki przypływ adrenaliny, że zmuszeni są do nagłego wypróżnienia się w miejscu, w którym doszło do przestępstwa. Śledczy uznali, że taka sytuacja mogła mieć miejsce w tym przypadku. Rozpoczęto pobieranie próbek DNA od okolicznych mieszkańców w celu dopasowania ich do materiału genetycznego znalezionego w stodole. Właściciel gospodarstwa wskazał, że dwóch jego pracowników budowlanych miało dostęp do stodoły, w której pracowali od kilku miesięcy, dokonując w tym miejscu niezbędnych napraw i remontów. Dodał, że pracowali oni również w innym jego gospodarstwie, w oddalonej o kilka kilometrów wsi Marturb, gdzie także mieszkali. Tymi pracownikami byli pochodzący z Litwy bracia Bilewicius. Razem z nimi w Marturb mieszkała także żona starszego z nich, 35-letniego Neriusa. To właśnie ona potwierdziła policjantom, że przez całe niedzielne popołudnie wszyscy troje nie opuścili swojego miejsca zamieszkania. Dopiero po zaginięciu nastolatki bracia udali się na zakupy do oddalonej o kilka kilometrów stacji benzynowej, co potwierdził obecny tam monitoring. Za zgodą rodziny informacja o zaginięciu Lisy została upubliczniona i już wkrótce wszystkie media w kraju prezentowały zdjęcie 17-latki i apel o pomoc w ustaleniu miejsca jej pobytu. Nazwisko dziewczyny zostało również opublikowane na stronie Interpolu, ponieważ policja brała pod uwagę także możliwość wywiezienia poszukiwanej poza granice kraju. Tymczasem do akcji poszukiwawczej dołączyła organizacja Missing People. Jej rzecznik prasowy podkreślił, że zainteresowanie akcją przeszło jego najśmielsze oczekiwania. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin dołączyło do nas ponad 2000 wolontariuszy z całej Szwecji. Każdego dnia przybywają też nowi ludzie. Jest to rekord, jeśli chodzi o ogólną liczbę osób biorących udział w poszukiwaniach. Z godziny na godzinę obszar poszukiwań powiększał się, jednak w dalszym ciągu bez odpowiedzi pozostawało najważniejsze pytanie – gdzie jest Lisa? W czwartek 11 czerwca, 4 dni po zaginięciu, ludzie z Missing People odnaleźli kolejne rzeczy należące do Lisy Holm. Tym razem to bilet ze stacji metra w Nowym Jorku, drugi kolczyk oraz etui na telefon. Wszystkie te przedmioty odkryto na tej samej żwirowej drodze, na której wcześniej zabezpieczono inne znaleziska stanowiące własność poszukiwanej nastolatki. Wolontariusze idąc tą drogą zbliżali się coraz bardziej do Marturb. Gdy dzień później znaleźli się na terenie gospodarstwa Arne Jensona, na którym mieszkał Nerius Bilewicius ze swoją żoną i bratem, doszło do nieoczekiwanego wydarzenia, które zwróciło na to miejsce uwagę nie tylko wolontariuszy, ale przede wszystkim śledczych.
Do przeszukujących teren młodych ludzi podeszło dwóch mężczyzn ubranych w stroje robocze. Nie mówili po szwedzku. Starszy z nich, łamaną angielszczyzną z mocno wyczuwalnym wschodnim akcentem, próbował przerwać poszukiwanie. Nie macie tu czego szukać. Wczoraj była tu policja i niczego nie znaleźli. Tracicie tylko czas i przeszkadzacie nam pracować. Mamy dużo roboty, a wy tylko plątacie się pod nogami. Następnie mężczyźni zaczęli przenosić z miejsca na miejsce bliżej nieokreślone rzeczy. Zdaniem wolontariuszy, robotnicy jedynie udawali, że pracują. Zamiast tego, przez cały czas obserwowali ludzi zaglądających niemal w każdy zakamarek. Dziwne zachowanie mężczyzn, będących ewidentnie obcokrajowcami, sprawiło, że powiadomiono policję i z jeszcze większą uwagą przeczesywano każdy metr gospodarstwa. Na stercie śmieci za jedną ze stodół odnaleziono kask motorowerowy i damską kurtkę. Po sprawdzeniu listy rzeczy, które posiadała nastolatka, a których wciąż nie odnaleziono, okazało się, że należą one bez wątpienia do poszukiwanej osoby. Policjanci ustalili, że robotnicy to pochodzący z Litwy bracia Bilewicius. Obaj pracowali również w gospodarstwie Blumbej, gdzie także znaleziono rzeczy należące do Lisy. Uznano, że nie mógł być to jedynie przypadek. Dwóch braci oraz żona starszego z nich zostali aresztowani i przewiezieni na posterunek, gdzie zamierzano ich przesłuchać w związku z zaginięciem. Nawet nie znałem tej dziewczyny. Nigdy jej nie widziałem. Nic złego nie zrobiłem. To jakaś pomyłka. Żadna z przesłuchiwanych osób nie potrafiła jednak wyjaśnić, dlaczego rzeczy należące do poszukiwanej 17-latki znalazły się w dwóch różnych miejscach, w których pracowali Litwini. Wciąż trwało pierwsze przesłuchanie, gdy kilka minut po północy policja zorganizowała niezaplanowaną wcześniej konferencję prasową. Wśród koczujących przed policyjnym centrum dowodzenia dziennikarzy szybko pojawiły się przecieki sugerujące, że śledczy ustalili miejsce pobytu Lisy Holm. Gdy w końcu przed kamerą pojawiła się rzeczniczka prasowa szwedzkiej policji, jej mina wskazywała, że nie ma do zakomunikowania zbyt dobrych wiadomości. Już jej pierwsze słowa potwierdziły najgorsze obawy zebranych na miejscu reporterów. Dziś wieczorem policjanci przeszukujący pomieszczenia w jednym z gospodarstw natrafili na martwe ciało młodej kobiety. Uważamy, że najprawdopodobniej jest to zaginiona. Rodzina poszukiwanej została już o tym fakcie poinformowana. Na miejscu wciąż pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają wszelkie dowody przestępstwa. Ta wstrząsająca wiadomość zakończyła trwające 5 dni intensywne poszukiwania, którymi żył cały kraj, a rozpoczęła śledztwo w sprawie morderstwa 17-latki, której twarz znali chyba wszyscy Szwedzi. Krajowe gazety i telewizje nieustannie przekazywały relacje z poszukiwań. O sprawie pisały też zagraniczne dzienniki, łącznie z polskimi. Ciało Lisy zostało odnalezione w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Było ukryte w szafce pod stertą ubrań. Wokół jej szyi wciąż owinięta była niebieska linka, oklejona szeroką taśmą. Spodnie i bielizna ofiary zostały opuszczone do kolan, co wskazywało morderstwo na tle seksualnym. Badania wykluczyły jednak, że przed śmiercią kobieta została zgwałcona. Informacja o śmierci Lisy sprawiła, że cała Szwecja doznała wielkiego szoku. Mieszkańcy jej rodzinnego miasta zbierali się wspólnie, by zapalić świece, złożyć kwiaty i oddać cześć jej pamięci. Nie kryli przy tym, jak bardzo ta zbrodnia nimi wstrząsnęła. Czasami oglądasz telewizję i widzisz, że ludzie narażeni są na różne rzeczy, ale to wydaje się być takie dalekie. Masz wrażenie, że to nigdy nie dotknie ciebie osobiście. Moja córka chodziła z nią do tej samej klasy i nie jestem w stanie zrozumieć tego, że ktoś mógłby zrobić coś tak potwornego tej młodej dziewczynie. Tej samej nocy 35-letni Nerius Bilewicius, jego żona i brat zostali oskarżeni o dokonanie morderstwa, za które w Szwecji groziła im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kilka dni później kobieta i młodszy z braci zostali zwolnieni z aresztu.
natychmiast wyjechali na Litwę. Zebrane na miejscu dowody zdawały się nie potwierdzać ich udziału w zbrodni. Ślady mówiły jednak co innego o najstarszym z zatrzymanych. Coraz więcej świadczyło o tym, że mordercą był właśnie on. Na ubraniu zamordowanej kobiety zabezpieczono 10 śladów biologicznych, które należały do oskarżonego. Część śladów znajdowała się na wewnętrznej stronie odzieży. Jego krew była obecna w miejscu odnalezienia zwłok, między innymi na linie, która owinięta była wokół szyi ofiary. Znaleźli się również świadkowie, którzy twierdzili zgodnie, że w niedzielę 7 czerwca, pomiędzy godziną 18.30 a 20, a więc w czasie, gdy zaginęła Lisa, widzieli samochód należący do Neriusa, który z dużą prędkością jechał w stronę gospodarstwa Marturp. W stodole naprzeciwko kawiarni, w której pracowała zamordowana, śledczy odnaleźli włosy Lisy oraz kawałki tej samej niebieskiej liny, za pomocą której kobieta została uduszona. Dodatkowo, w pomieszczeniu, którego okno wychodziło w stronę kawiarni, zabezpieczono wiele śladów nasienia oskarżonego na podłodze, ścianach i na parapecie. Detektywi podejrzewali już, że ten mężczyzna od dłuższego czasu obserwował przez okno dziewczyny pracujące w kawiarni. Na ten widok miał się także zaspokajać seksualnie. Zdaniem prokuratora morderstwo, którego dopuścił się Litwin, było drogą do osiągnięcia przez niego satysfakcji seksualnej. Był niezwykle brutalny i bezwzględny. Od samego początku jego intencją było zabicie ofiary. To nie był gwałt, który wymknął się spod kontroli. To nie był wypadek. Nie doszło do penetracji. Nie było śladów wykorzystania seksualnego. Chodziło mu tylko i wyłącznie o to, aby ją uprowadzić i udusić, czerpiąc z tego czynu satysfakcję seksualną. Kilka dni po aresztowaniu w szwedzkiej prasie pojawiła się informacja, że na bieliźnie Lisy odnalezione zostało DNA nie tylko Neriusa, ale i jego żony, a to mogło świadczyć o jej współudziale w zbrodni. Informacja ta nigdy nie została przez policję potwierdzona, a fakt, że kobieta została zwolniona z aresztu i wyjechała do swojego kraju, świadczył o tym, że była to zwykła plotka powielana przez żądnych sensacji dziennikarzy. Jednak mężczyzna nie przyznawał się do winy. Wciąż twierdził, że nie ma nic wspólnego ani z zaginięciem, ani z morderstwem dziewczyny. Upierał się, że wieczór, w którym doszło do zbrodni, spędził razem z żoną i bratem. Przekonywał, że w tym czasie rozmawiał przez Skype'a z mieszkającą na Litwie matką. Nic jej nie zrobiłem. Nie jestem mordercą. Trzymacie mnie tu, a ja nawet nie wiem, co myśleć. Naprawdę, nie chcę ponosić kary za coś, czego nie zrobiłem. Lepiej, żebym już nie żył. Dowody bardzo obciążały Litwina. Przed zaplanowanym na październik 2015 roku procesem szwedzka prokuratura postanowiła wzmocnić je jeszcze bardziej. We wrześniu szwedzki komisarz do spraw przestępczości wysłał na Litwę grupę najbardziej doświadczonych śledczych z zadaniem dotarcia do żony i brata oskarżonego. Plan polegał na przesłuchaniu ich z jednoczesnym wywarciem presji, co skutkować miało ujawnieniem przez nich faktycznego miejsca pobytu oskarżonego w momencie zaginięcia i zabójstwa dziewczyny. Śledczy otrzymali też zgodę na zapoznanie rodziny oskarżonego z całym zebranym do tej pory materiałem dowodowym. Taktyka twardych glin zadziałała. O ile żona oskarżonego wciąż twierdziła, że nic na ten temat nie wie, to już jego brat był bardziej chętny do współpracy. Wstrząśnięty dostarczonymi mu przez szwedzkich policjantów dowodami, przestał kryć starszego brata. Nie wiem, czy on to zrobił, ale w czasie, gdy ta dziewczyna zaginęła, nie było go w domu. Wrócił dopiero po godzinie 20. Później, gdy policja zaczęła jej szukać, kazał mi kłamać, że przez cały dzień był z nami w domu. Jeśli to on jest mordercą, to nie jest już moim bratem. Jeśli to on, powinien się przyznać. Proces Bilewiciusa stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń 2015 roku w Szwecji. Cały kraj bardzo interesował się sprawą.
Większość mieszkańców Szwecji oczekiwała tylko jednej kary, tej najsurowszej, czyli dożywocia. Przesłuchano wielu świadków, a prokuratura starała się drobiazgowo opowiedzieć, jak mogło dojść do zbrodni. Jak mogło, a nie jak do niej doszło, ponieważ na wiele pytań nie udało się znaleźć odpowiedzi. Nigdy nie ustalono, co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy godziną 18:23, kiedy Lisa wysłała do ojca SMS-a, że wraca do domu, a godziną 18:30, gdy jej telefon został ostatecznie wyłączony. Te 7 tajemniczych minut wciąż pozostaje zagadką. Nie wiadomo, w jaki sposób sprawca zwabił 17-latkę do stodoły naprzeciwko kawiarni, gdzie została zamordowana. Czy Lisa poszła tam sama? Pamiętajmy, że najpewniej była już wtedy gotowa do drogi. W stacyjce jej motoroweru był kluczyk, a ona miała na głowie założony kask. A może została zaatakowana, gdy siedziała już na motorowerze, a później siłą uprowadzona? Jeśli tak było, to dlaczego nie znaleziono żadnych śladów przemocy ani na motorowerze, ani na żwirowym podjeździe, gdzie był zaparkowany? Dlaczego rzeczy Lisy zostały rozrzucone na odcinku ponad 1 kilometra wzdłuż żwirowej drogi, która prowadziła do gospodarstwa, gdzie ukryto jej zwłoki? Przecież to właśnie te ślady skierowały wolontariusze z Missing People w kierunku Marturp. Wiele podobnych pytań doprowadziło nawet do powstania hipotezy, że ktoś Litwina po prostu wrobił w porwanie i morderstwo. Sprzeczne ze sobą doniesienia medialne stały się prawdziwą pożywką dla prasy. Jedną z ostatnich osób zeznających w procesie Litwina była młoda kobieta, która opowiedziała o sytuacji mającej miejsce dzień przed zaginięciem Lisy. W sobotnie wieczorze zawsze biegam w tych okolicach. Było już po godzinie 19, gdy zatrzymałam się obok kawiarni. Wtedy on podjechał do mnie swoim samochodem i zapytał o drogę do sąsiedniej wioski. Nie mówił po szwedzku. Z angielskim też miał duże problemy. Pokazałam mu mapkę na moim telefonie i wytłumaczyłam, że musi jedynie pojechać prosto główną drogą. Stwierdził, że nie może mnie zrozumieć i zaproponował, abym wsiadła z nim do auta i osobiście wskazała drogę. Wtedy nabrałam podejrzeń. Odmówiłam i pobiegłam dalej. Czy w taki sposób zwabiona do jego samochodu została również Lisa? Choć nigdy nie udało się tego udowodnić, jest to jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji. Co więcej, prokurator twierdził, że Lisa była jedynie przypadkową ofiarą. Nie można wykluczyć, że dziewczyna już wcześniej znała twarz mordercy. Litwin pracował przez jakiś czas w gospodarstwie naprzeciwko kawiarni. Znało go z widzenia także kilku mieszkańców wioski. On sam jednak do końca twierdził, że nigdy nie spotkał zamordowanej dziewczyny. Choć obrońcy Litwina robili wszystko, co tylko mogli, aby podważyć zebrane dowody, a nawet zrzucić całą winę na handlarzy żywym towarem, mafię lub tajemniczą sektę, szwedzki sąd nie dał wiary tym argumentom. W listopadzie 2015 roku 35-letni mężczyzna został uznany winnym dokonania morderstwa i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Gdyby ślady biologiczne oskarżonego znajdowały się wyłącznie na ubraniu ofiary, można by było mieć wątpliwości. Jednak wiele śladów znaleziono zarówno tam, gdzie dokonano zbrodni, jak i w miejscu odkrycia ciała. Wszystkie dowody potwierdzają, że oskarżony jest winny. Nie odnaleziono ani jednego śladu, który wskazywałby, że morderstwa dokonał ktoś inny. Kończąc swoją mowę, sędzia podkreśliła, że Lisa Holm miała zaledwie 17 lat i fizycznie była dużo słabsza niż jej oprawca. Nie miała więc żadnych szans na skuteczną obronę. Siłą została wniesiona do stodoły, gdzie morderca oplótł linę wokół jej szyi, udusił, a następnie martwe już ciało powiesił na rurze biegnącej pod sufitem. Oskarżony wykazał się ogromną bezwzględnością wobec swojej ofiary, która nie mogła się bronić.
Nawet jeśli wszystko to nie trwało zbyt długo, nie trudno jest wyobrazić sobie jej przerażenie i poczucie bezsilności. Musiała być świadoma tego, że już tej stodoły nie opuści żywa. Wiedziała, że nie ma żadnej drogi ucieczki i do ostatnich sekund swojego życia była w pełni świadoma, co się z nią stanie. Skazany odwołał się od wyroku, jednak szwedzki sąd apelacyjny odrzucił wniosek. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności poparł również Sąd Najwyższy. Zdecydowano także, że podczas odbywania kary mężczyzna zostanie poddany leczeniu psychiatrycznemu. Po kilku przykrych incydentach, jakich w więzieniu doświadczył Litwin ze strony innych współosadzonych, złożył wniosek o przeniesienie go do więzienia w jego ojczystym kraju. Szwedzka służba więziennictwa zatwierdziła jego prośbę i wtedy w całym kraju zawrzało. Prawo na Litwie znacznie różni się od prawa szwedzkiego. Maksymalny wyrok za morderstwo to 15 lat pozbawienia wolności, a o przedterminowe zwolnienie skazany może się ubiegać po odbyciu 2/3 kary. Gdy w lutym 2017 roku zapadła decyzja o przeniesieniu mężczyzny do więzienia w jego ojczystym kraju, litewski sąd postanowił dostosować wyrok do prawa panującego na Litwie. Karę zmniejszono więc do lat 15. Szwedzka prokuratura nie mogła się z tym pogodzić. Ogromna presja dyplomatyczna wywierana na władze litewskie przyniosła w końcu oczekiwany skutek. 4 miesiące później litewski sąd apelacyjny zdecydował, że wyrok dożywocia nie zostanie nigdy zmieniony. 1 września 2017 roku morderca Lisy wrócił do ojczyzny. Zarówno on, jak i jego żona wciąż podkreślają, że żadne z nich nie miało nic wspólnego ze śmiercią Lisy Holm. W winę skazańca wierzy tylko jego młodszy brat, który zerwał z nim kontakt. Prokurator oskarżający Litwina podkreślił, że ta tragedia dotknęła nie tylko rodzinę i przyjaciół Lisy, ale również jego samego. Nawet takie zatwardziałe typy jak ja, stary i doświadczony prokurator, do dziś nie możemy powstrzymać naszych łez na myśl o tym, co się stało. Wszyscy staliśmy się ofiarami tej potwornej zbrodni. Całe nasze społeczeństwo, tak bardzo przecież otwarte na imigrantów, nie było przygotowane na taki akt barbarzyństwa ze strony kogoś, kto szukał w naszym kraju lepszego życia. Ale pogoń za lepszym życiem nie może polegać na odbieraniu tego życia innym. Sprawa Kirsty Bentley. 15-letnia Kirsty Bentley była normalną nastolatką. Mieszkała z rodzicami i bratem. Przyjaciele opisywali ją jako miłą, pogodną i uczciwą osobę. Jej rodzice żartowali, że od chwili urodzenia Kirsty miała tylko 2 biegi – maksymalną prędkość oraz całkowite wyhamowanie. Taka opinia brała się stąd, że w obecności ludzi, którym ufała, nastolatka była pewna siebie, żywiołowa i bezpośrednia. Jeśli nie znała kogoś zbyt dobrze, stawała się powściągliwa, małomówna i wycofana. Dziewczyna była lubiana przez swoich szkolnych rówieśników, z którymi tworzyła bardzo zżytą grupę. Znacznie gorzej dogadywała się ze swoim starszym o 4 lata bratem Johnem. Rodzeństwo często kłóciło się ze sobą, nie mogąc znaleźć wspólnego języka. Jednak zdaniem rodziców ostatnie miesiące 1998 roku wskazywały, że relacje nastolatków zaczynają się w końcu poprawiać. Od niedawna w życiu Kirsty pojawił się również chłopak, Graham, z którym zaczęła się spotykać. Był w jej wieku i razem chodzili do jednej klasy miejscowego liceum. 15-latka wydawała się być zadowolona ze swojego małomiasteczkowego życia i nigdy nie sprawiła swoim rodzicom żadnych problemów wychowawczych. Chwile wolne od nauki i domowych obowiązków dzieliła między znajomych a swojego największego przyjaciela, psa, w zasadzie suczkę, o imieniu Abby. Każdego popołudnia nastolatka zabierała ją na godzinny spacer w okolice pobliskiej rzeki.
Tak też uczyniła w ostatnim dniu roku 1998. Gdy krótko przed godziną 15 wyszła z domu, nic nie wskazywało na to, że już do niego nie wróci. Dzień 31 grudnia. Niby to Sylwester, ale dla wszystkich członków rodziny ten dzień nie odbiegał zbytnio od innych dni w roku. Od rana Kirsty była w znakomitym nastroju. Była szczęśliwa, ponieważ następnego dnia na rodzinnym obiedzie miał się pojawić jej chłopak. Co więcej, rodzice dziewczyny, Jill i Sid, zgodzili się, aby chłopak został u niej na noc. Państwo Bentley nie mieli jeszcze okazji go poznać, a pierwszy dzień nowego roku wydawał się być do tego całkiem odpowiedni. Tamtego dnia dom jako pierwszy opuścił John, brat Kirsty. 19-latek pracował sezonowo przy zbiorze jagód. Niedługo po nim do pracy wyjechała jej matka. Godzinę później wyszła także 15-latka, zostawiając w domu swojego psa oraz leżącego jeszcze w łóżku ojca. Dziewczyna poszła do biblioteki. Towarzyszyła jej najlepsza koleżanka. Obie zrobiły później zakupy i zjadły obiad w pobliskim McDonaldzie. Do swojego domu wróciła około w pół do trzeciej. W środku zastała tylko brata, który natychmiast poinformował siostrę, że podczas jej nieobecności zadzwonił jej chłopak, Graham. Po przekazaniu tej informacji John wrócił do swojego pokoju. Na uszy założył słuchawki, słuchał głośnej muzyki i oglądał mecz w telewizji. Gdy dwie godziny później zgłodniał, poszedł do kuchni po coś do jedzenia. Dom był zupełnie pusty. Nigdzie nie było ani Kirsty, ani czarnego labradora. Domyślił się, że siostra jak każdego dnia zabrała Abby na spacer. Punktualność była jedną z jej zalet, więc John wiedział doskonale, że wróci najpóźniej o 16. Dokładnie o tej porze codziennie dzwonił do niej chłopak, a tego zakochana po uszy nastolatka nie przegapiłaby za nic w świecie. Jednak gdy wspomniany telefon zadzwonił, 15-latki wciąż nie było. Jej brat pomyślał, że to dosyć dziwne. Pół godziny później, po drugim telefonie, John zaczął się niepokoić. Takie zachowanie nie było do niej podobne. Gdy o 17.15 na podjazd domu wjechała Jill, syn przywitał ją krzykiem, wołając już od progu: gdzie do cholery jest Kirsty? Matka nie miała zielonego pojęcia. Zawsze gdy wracała z pracy, jej córka już czekała na nią z podgrzanym obiadem. Tym razem w kuchni nie unosił się żaden zapach jedzenia. Jill Bentley najpierw zadzwoniła do chłopaka swojej córki, ale on nie wiedział, gdzie jest Kirsty. Kobieta udała się więc nad rzekę. Przeszukała wszystkie miejsca, do których nastolatka zwykle zabierała swojego psa. Nie natrafiła jednak na żadną wskazówkę. Kobieta wróciła do domu godzinę później. W tym samym czasie pojawił się w nim Sid. Roztrzęsiona Jill opowiedziała mężowi o swoich obawach. Nie czekając na nic, Sid natychmiast zawiadomił policję. Małżonkowie podzielili się zadaniami. Mężczyzna został w domu na wypadek, gdyby ich córka się pojawiła. Jill wrócił w okolice rzeki, aby kontynuować poszukiwania. Tam spotkała Johna, który ze swoimi kolegami już od godziny przeczesywał pobliski teren. Nigdzie nie było żadnego śladu, ani dziewczyny, ani jej psa. Gdy matka z synem wrócili do domu, czekali już na nich policjanci. Po wstępnym przesłuchaniu wszystkich członków rodziny, funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. W tym samym czasie w domu Bentleyów pojawił się ich sąsiad. Mężczyzna twierdził, że w pobliżu rzeki słyszał szczekanie psa. Jego zdaniem odgłosy wydawane przez zwierzę do złudzenia przypominały szczekanie labradora Kirsty. Sid natychmiast udał się z sąsiadem we wskazane przez niego miejsce. Fragment rzeki przecinającej miasto został przeszukany po raz kolejny i ponownie nic to nie dało. Brat zaginionej razem z kolegami przez kilka kolejnych godzin objeżdżali na rowerach całe miasto.
Do poszukiwań zaczęli się przyłączać inni mieszkańcy. O północy osoby zaangażowane w akcję przywitały Nowy Rok w bardzo kiepskich nastrojach. Niemal przez całą noc sąsiedzi i wolontariusze sprawdzali wszystkie możliwe miejsca. John wrócił do domu około 5 nad ranem. Godzinę później swoje poszukiwania zakończył również Sid, który autem objeżdżał okoliczne tereny w promieniu kilkunastu kilometrów od miasta. Każdy, kto znał Kirsty, wiedział doskonale, że dziewczyna nigdy nie zdecydowałaby się na oddalenie bez wcześniejszego poinformowania o tym członków rodziny. Musiało stać się coś złego. 1 stycznia 1999 roku o 8 rano władze oficjalnie rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Szukano wysokiej, dobrze zbudowanej nastolatki o blond włosach. Ubranej w czarny podkoszulek na ramionczkach, biało-niebieską spódnicę w motyle, wykonaną z jednego kawałka materiału owiniętego wokół jej bioder oraz czarne buty sportowe z białymi podeszwami. Do zespołu starającego się odnaleźć zaginioną nastolatkę dołączył wolontariusz, będący wówczas lokalnym bohaterem i prawdziwym weteranem akcji ratunkowych. 58-letni Dave Sanders brał już udział w niezliczonej ilości podobnych akcji. Zdecydowana ich większość zakończyła się wówczas pełnym sukcesem. Pozwalało to rodzinie Bentleyów mieć nadzieję, że i tym razem Dave dokona niemożliwego. 2 godziny później weteran wywiązał się ze swojego zadania, choć nie w takim stopniu, na jaki wszyscy liczyli. Jego odkrycie sprawiło, że pytań pojawiło się więcej niż odpowiedzi. Przeczesując gęste zarośla wzdłuż rzeki, zauważyłem ścieżkę wydeptanej trawy. Prowadziła na niewielką polanę. Wyglądała tak, jakby ktoś ciągnął po trawie coś ciężkiego. Poszedłem tym tropem. Na końcu ścieżki Dave odnalazł czarnego labradora. Pies był przywiązany do drzewa. Zachowywał się bardzo spokojnie. Nie szczekał, nawet się nie poruszył. Zdjęcie, które poszukiwacz miał przy sobie, wskazywało jednoznacznie, że ten pies to Abby. Gdy mężczyzna wypowiedział imię Kirsty, zwierzę wzdrygnęło się i nadstawiło uszu. Kiedy podszedł bliżej, pies zaczął groźnie warczeć. Dave nie chciał niczego dotykać. Nie chciał zatrzeć jakichkolwiek śladów. Wezwał policję. Na miejsce przybyła także matka zaginionej nastolatki. Kobieta natychmiast rozpoznała Abby, która na jej widok zaczęła szczekać i merdać ogonem. Był to pierwszy przełom w sprawie zniknięcia dziewczyny. Pies nie pozwolił się do siebie zbliżyć nikomu obcemu. Uspokoił się dopiero, gdy podeszła Jill. Odpięła Abby od drzewa i wtedy zauważyła coś dziwnego. Smycz, którą zwierzę zostało przywiązane, nie należała do niej. Żaden z domowników nigdy nie widział podobnej. Dodatkowo, sposób, w jaki Abby została uwiązana, wskazywał jednoznacznie, że ktokolwiek to zrobił, najpierw musiał odpiąć psa ze smyczy, opleść nią drzewo i dopiero wtedy ponownie przypiąć smycz do obroży. Zarówno Jill, jak i John potwierdzili, że labrador był łagodny tylko wobec Bentleyów. Nikogo innego nawet nie dopuszczał do siebie. Zwierzę zawsze w takich przypadkach warczało, szczekało i nie dało się w ogóle dotknąć. Dla policjantów szybko stało się jasne. Tylko osoba, którą Abby znała, mogła odpiąć ją ze smyczy, a później przypiąć ją do drzewa. Czy zrobiła to Kirsty? Jeśli tak, to dlaczego użyła w tym celu nie swojej smyczy? Skąd ją wzięła? I gdzie podziała się jej własna, której nigdy nie udało się odnaleźć? Natomiast jeśli zrobiła to inna osoba, czy był to ktoś dobrze znany Kirsty i Abby? Wiadomo było, że dziewczyna nigdy nie porzuciłaby swojego psa z własnej woli. Czy została do tego zmuszona siłą? A może jednak tajemniczą osobą był ktoś zupełnie obcy? W takim przypadku, wśród wielu pytań, jakie zadawali sobie policjanci, najczęściej padały dwa. Po pierwsze, czy Kirsty sama przywiązała psa do drzewa, a następnie została porwana? I po drugie,
czy smycz dziewczyny zniknęła, bo znajdowały się na niej ślady osoby odpowiedzialnej za zniknięcie. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że przez cały poprzedni wieczór i noc miejsce odnalezienia było wielokrotnie przeszukane przez mnóstwo osób. Wszyscy byli całkowicie pewni, że psa nie było tam wcześniej. 2 godziny później doszło do kolejnego odkrycia. 30 metrów dalej wolontariusze natrafili na damskie szorty oraz majtki. Były zawieszone na wysokim krzaku 2 metry nad ziemią. Szybko ustalono, że należą do zaginionej Kirsty. Policjanci nabrali pewności, że nastolatka stała się ofiarą przestępstwa. Wnioski nasuwały się same. Dziewczyna została napadnięta na ścieżce, po której codziennie spacerowała ze swoim czworonogiem. Jej bielizna została zdjęta i wyrzucona kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym pies został przywiązany do drzewa. Wyglądało to na klasyczne uprowadzenie dokonane przez nieznanego sprawcę. Do sprawy przydzielony został detektyw Greg Williams. I od samego początku coś mu nie pasowało w tej układance. Twierdził, że miejsce przestępstwa wydawało się być zbyt oczywiste i zbyt sterylne. Tak jakby zostało przez kogoś starannie przygotowane. Nigdzie nie było żadnych śladów walki. Szorty i bielizna 15-latki były w nienaruszonym stanie. Nie były podarte. Nic nie wskazywało, że zostały zdjęte siłą. Nie było na nich ani śladów krwi, ani ziemi. Zdaniem detektywa wszystko wskazywało na to, że nieznany sprawca wrócił na miejsce przestępstwa wcześnie rano, aby starannie przywiązać psa do drzewa. Po co miałby to robić? Mógł go przecież wypuścić lub po prostu zabić. I wtedy zacząłem sobie zadawać pytanie. A co jeśli ten człowiek był zbyt przywiązany do tego psa, aby pozbawić go życia lub pozwolić mu się gdzieś zgubić? Co jeśli chciał, aby nic mu się nie stało i żeby został przez nas znaleziony? Detektyw od samego początku upierał się, że Kirsty została uprowadzona przez kogoś, z kim była emocjonalnie związana. Sprawca, pozorując porwanie przez nieznajomego, ewidentnie chciał odwrócić od siebie wszelkie podejrzenia. Zespół śledczych zaczął się uważnie przyglądać rodzinie Bentleyów. Ich obraz rodziny idealnej szybko okazał się być jedynie złudzeniem. 47-letni Seed był alkoholikiem skłóconym z resztą rodziny. Chodził własnymi drogami, nikomu nic nie mówiąc. Kirsty od urodzenia była jego oczkiem w głowie, ale od pewnego czasu dochodziło między nimi do coraz poważniejszych napięć i kłótni. Jill obwiniała za to męża i jego pociąg do alkoholu. Stosunki zaginionej dziewczyny z bratem również były dalekie od ideału. Rodzeństwo często się kłóciło, nie mogąc znaleźć wspólnego języka. Złe relacje pomiędzy członkami rodziny nie czyniły jeszcze z nikogo osoby podejrzanej. Jednak już fakt, że Seed zaczął się dziwnie zachowywać tuż po odnalezieniu bielizny jego córki, kazał śledczym przyjrzeć mu się uważniej. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że okłamał policjantów na temat miejsca swojego pobytu w czasie zaginięcia córki. Twierdził, że przebywał w mieście oddalonym ponad 80 km od domu. Tymczasem zapis miejskiego monitoringu nie pozostawiał złudzeń, że o godzinie 16 Seed był w Ashburton. Nie chciał się też zgodzić, aby policyjni technicy przebadali jego samochód. Dopiero nakaz sądowy sprawił, że musiał na to pozwolić. Poproszony o dostęp do auta, wściekł się, wyzywał policjantów i rzucał w nimi kluczami. Nie wyraził również zgody na przeszukanie domu. Twierdził, że to narusza jego prawa. Nie pomogło też tłumaczenie detektywów, że odnalezienie jego córki jest dla nich znacznie ważniejsze niż jego prywatność. Ostatecznie Bentleyowie zostali przeniesieni do hotelu. Przez kilka kolejnych dni specjaliści zbadali każdy metr ich domu. Nie odkryto jednak niczego podejrzanego. Nic też nie przybliżyło detektywów do odpowiedzi na pytanie, gdzie jest zaginiona 15-latka. W
17 stycznia, dzień przed 16 urodzinami Kirsty, dwóch mężczyzn dokonało makabrycznego odkrycia w wąwozie Rekaja. Miejsce było oddalone od domu dziewczyny o jakieś 40 minut jazdy samochodem. Szukali ukrytej plantacji konopi i trafili na przykryte stertą suchych gałęzi i liści ciało młodej kobiety. Panujące wówczas upały sprawiły, że zwłoki znajdowały się w stanie mocno zaawansowanego rozkładu. Specjalistyczne badania potwierdziły, że była to Kirsty Bentley. Jej ciało ułożono na dnie nasypu w pozycji embrionalnej. Wciąż miała na sobie ubrania, w których zaginęła, czyli czarny podkoszulek i buty. Brakowało tylko shortów i bielizny, które znaleziono wcześniej. Choć jej spódnica była ściągnięta, to starannie zakrywała dolną część ciała. Detektywi zwrócili również uwagę na to, że miała rozpuszczone włosy, a gumka znajdowała się na jej nadgarstku. Według matki dziewczyny, Kirsty nigdy nie wychodziła z domu w rozwiązanych włosach, zwłaszcza na spacer z psem. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna zmarła w dniu zaginięcia pomiędzy godziną 15 a 17. Śmierć nastąpiła wskutek jednego silnego ciosu w tył głowy, prawdopodobnie kamieniem. Nie umarła w miejscu ukrycia ciała, ale została tu przeniesiona nie później niż godzinę po swojej śmierci. Rozkład zwłok nie pozwolił na stwierdzenie, czy została wykorzystana seksualnie. Nowozelandzkie media natychmiast zainteresowały się morderstwem dziewczyny. Relacje z przebiegu śledztwa były bardzo obszerne. To szybko uczyniło z tej sprawy jedną z najbardziej medialnych zbrodni w historii tego kraju. Dziennikarze nie dawali spokoju zarówno rodzinie ofiary, jak i policji, co bardzo utrudniało śledztwo. Po odnalezieniu ciała nastolatki, detektywi ponownie zwrócili swoje oczy w stronę ojca i brata. Nie mieli oni żadnego alibi. Sid od początku okłamywał policjantów co do miejsca swojego pobytu. Natomiast John zmieniał swoją wersję wydarzeń. Początkowo twierdził, że widział, jak siostra wychodzi z psem. Później temu zaprzeczył i mówił, że w tym czasie przebywał w swoim pokoju. Nie mogli udokumentować tego, co robili w godzinach od 14.30 do 17.00, a więc w czasie, kiedy doszło najpierw do zniknięcia, a później do śmierci Kirsty. Co więcej, nagle Sid zmienił swoje zeznanie. Powiedział policjantom, że skłamał na temat miejsca swojego pobytu, ponieważ zapomniał, gdzie wówczas przebywał i co robił. Jego amnezja miała być spowodowana uderzeniem w głowę przez szafkę. Prasa szybko podchwyciła ten temat i już wkrótce opublikowano mnóstwo artykułów sugerujących, że ojciec i syn są winni śmierci dziewczyny. Sid i John uparcie się bronili. Im bardziej się jednak publicznie tłumaczyli, tym zacieklejsze stawały się ataki dziennikarzy. Doprowadziło to wkrótce do otwartego konfliktu pomiędzy Bentleyami a prasą. W ich niewinność wierzyła Jill. Twierdziła, że jej mąż, pomimo tego, że był alkoholikiem, wciąż pozostawał dobrym człowiekiem, który nie skrzywdziłby nawet muchy. Jej zdanie potwierdził również pracodawca Sida. Nigdy w to nie uwierzę. Popełnił w życiu błąd, pozwalając, aby alkohol nim zawładnął, ale córka była jego oczkiem w głowie. Zatrudniałem wielu ludzi, ale on był jednym z nielicznych, którym zawsze mogłem ufać. Nie mam co do niego żadnych wątpliwości. Mniej ufny był jednak detektyw. Zaproponował on nawet własny scenariusz tych tragicznych wydarzeń. Wyglądał on mniej więcej tak. Sid wrócił do domu około 16. Dowiedział się wtedy, że zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, podczas którego John zabił swoją siostrę. Córki nie mógł już uratować, ale mógł uratować syna. Razem zawinęli ciało w plandekę, a następnie włożyli je do samochodu. Sid zawiózł zwłoki oraz psa do wąwozu. Tam ostrożnie ukrył zwłoki i zostawił psa. John w tym czasie był w domu. Tam czekał na powrót matki.
W nocy Sid powrócił na miejsce ukrycia ciała i zabrał stamtąd labradora. W celu zmylenia śledczych przywiązał go w pobliżu rzeki, gdzie został później odnaleziony. Był tylko jeden problem. Na tę wersję zdarzeń nie było dowodów. Reszta detektywów miała mieszane uczucia, ale raczej byli skłonni uwierzyć, że to oni byli odpowiedzialni za zniknięcie i śmierć Kirsty. Historie opowiedziane przez ojca i syna zawierały bardzo dużo luk i niespójności. Policjanci nie byli zadowoleni z ich zeznań. Zdarzały się także jawne kłamstwa, na których kilka razy zostali złapani. Wokół nich pojawiło się bardzo wiele pytań, ale to nie czyniło jeszcze z nich morderców. Ostatecznie dwa lata później policja oficjalnie przyznała, że Sid Bentley i jego syn John nie znajdują się już w kręgu osób podejrzanych. Nagonka opinii publicznej zrobiła jednak swoje. Ludzie zaczęli ich wytykać na ulicy palcami. John po skończeniu uniwersytetu miał nawet problemy ze znalezieniem pracy. Zdecydował się na wyjazd z kraju. Sid rozwiódł się z żoną i pozostał sam w swoim domu. Aż do swojej śmierci w roku 2015 wierzył, że morderca jego córki zostanie schwytany. Wielu mieszkańców miasta wciąż jednak uważało, że to właśnie on stoi za wszystkim. Po wykreśleniu Bentleyów z listy podejrzanych, policja zaczęła badać inne tropy. Wkrótce pojawiła się informacja o podejrzanej niebieskiej furgonetce, która kilka dni wcześniej krążyła zarówno w okolicy zaginięcia nastolatki, jak i blisko miejsca odnalezienia jej ciała. Policja upubliczniła nawet jej numer rejestracyjny, ale samochodu nigdy nie odnaleziono. Krótko po śmierci Sida, pewna anonimowa kobieta skontaktowała się z policją. O zabójstwo podejrzewała swojego chłopaka, który będąc pod wpływem alkoholu, miał się wielokrotnie przechwalać, że to on jest poszukiwanym od kilkunastu lat zabójcą. Policja sprawdziła zarówno kobietę, jak i jej partnera. Szczegóły ich przesłuchania nie zostały nigdy upublicznione. Ostatecznie mężczyźnie nie zostały jednak postawione zarzuty. Należy więc przypuszczać, że nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów. Sprawa wciąż pozostawała nierozwiązana, gdy w roku 2017 media podały sensacyjną wiadomość. Wśród podejrzanych znalazł się pochodzący z tego samego miasta Russell John Talley. Mężczyzna kilka miesięcy wcześniej został skazany za zabójstwo dwóch osób. W czasie, gdy doszło do zbrodni, był sąsiadem Bentleyów. Znany był także z obozowania nad rzeką, w miejscu, gdzie odnaleziono psa przywiązanego do drzewa. On sam podczas policyjnych przesłuchań zaprzeczył, że ma cokolwiek wspólnego z zabójstwem. W maju 2018 roku obrońca Russella, który przebywał w więzieniu, wydał stosowne oświadczenie. Mój klient dostarczył szczegółowe informacje na temat swojego miejsca pobytu, zatrudnienia i odbytych podróży w czasie morderstwa. Policja nie ma obecnie żadnych dowodów na to, że mój klient był w jakikolwiek sposób zamieszany w uprowadzenie i zabójstwo tej dziewczyny. Jeszcze tego samego dnia policja ogłosiła, że Russell został ostatecznie wyeliminowany z grona osób, które mogły mieć związek z całą sprawą. Pod koniec 2018 roku, czyli blisko 20 lat po śmierci dziewczyny, policja ogłosiła, że postęp, jaki nastąpił w technikach badania DNA, pozwala mieć nadzieję na ostateczne wykrycie mordercy i zamknięcie prowadzonego śledztwa. Wszystkie zebrane na miejscu zbrodni dowody, w tym smycz oraz bielizna, zostały przekazane do ponownego badania. Choć od tych doniesień minęły już ponad dwa lata, to w dalszym ciągu wyniki badań nie zostały przedstawione opinii publicznej. Jest to kolejna sprawa, w której więcej jest pytań niż odpowiedzi. Młode życie zgasło, zanim tak naprawdę się rozpoczęło. Ktoś na pewno coś wie, ale boi się mówić. Policja zapewnia, że nigdy się nie podda. Rodzina wciąż żyje z nadzieją, że kiedyś pozna prawdę.
Być może niektóre z najważniejszych tajemnic zostały już zabrane do grobu. Cała Nowa Zelandia wciąż pamięta o zamordowanej dziewczynie i nadal czeka na rozwiązanie tej zagadki. To wciąż jedno z najbardziej tajemniczych morderstw w historii tego kraju. Czy kiedykolwiek uda się zidentyfikować i schwytać zabójcę 15-latki? Zdania wśród Nowozelandczyków są dziś mocno podzielone. Jedni uważają, że ostateczny przełom jest tylko kwestią czasu. To, że śledztwo wciąż trwa, a sprawa jest nadal otwarta, pozwala mieć nadzieję, że tak się właśnie stanie i zabójca odpowie za swój czyn. Według nieoficjalnych informacji na policyjnej liście osób podejrzanych wciąż pozostaje około 20 nazwisk. Ci bardziej sceptyczni uważają, że zabójstwo Christie stało się zbrodnią doskonałą i nigdy nie uda się ustalić tożsamości zabójcy. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że sceptycy jednak się mylą. Może rozwój technologii i kryminalistyki w końcu doprowadzi do rozwiązania tej zagadki. Takie sytuacje już się przecież zdarzały. Sprawa Kitty Genovese. Catherine Susan Genovese, zwana przez wszystkich Kitty, przyszła na świat w roku 1935 w nowojorskim Brooklynie. Była najstarsza z pięciorga dzieci włoskich imigrantów, którzy dużą wagę przykładali do katolickiego wychowania swoich pociech. O ile jej rodzeństwo nie sprawiało nigdy kłopotów wychowawczych, no to Kitty od najmłodszych lat uchodziła za dość zbuntowaną dziewczynkę. Jednak nie na tyle, aby rodzina miała powody się martwić. Jako nastolatka Kitty zapamiętana została jako osoba pewna siebie, nieco uparta, ale i miła i radosna. Wychowana w Nowym Jorku, nie wyobrażała sobie życia w innym mieście. Jednak gdy miała 19 lat, rodzina postanowiła przeprowadzić się do innego stanu. Kitty nie mogła tego zrozumieć i ze wszystkich sił starała się odwieść rodziców od tego pomysłu. Może byłoby jej łatwiej pogodzić się z tą decyzją, gdyby znała prawdziwy powód tej ucieczki. Rodzice, nie chcąc martwić swoich dzieci, nie powiedzieli im, że matka pewnego dnia została przypadkowym świadkiem ulicznej strzelaniny, a kilka dni później brutalnego morderstwa popełnionego tuż pod oknami kamienicy, w której mieszkali. Wtedy zrozumiała, że Nowy Jork, a zwłaszcza Brooklyn, nie jest bezpiecznym miejscem do życia. Uznali, że w Connecticut będzie znacznie bezpieczniej. Kitty odmówiła wyjazdu, a rodzice, nie chcąc toczyć z nią wojny, zgodzili się na to, aby ich córka została w Nowym Jorku z dziadkami. Była już wtedy zaręczona z młodym mężczyzną i planowali szybki ślub. Jeszcze szybsze okazało się jednak unieważnienie tego małżeństwa. Powód takiej decyzji był, jak na tamte czasy, bardzo kontrowersyjny, żeby nie powiedzieć skandaliczny. Tydzień po ślubie Kitty przyznała się swojemu mężowi, że jednak woli kobiety. Małżeństwo zostało anulowane w atmosferze ataków skierowanych na 19-latkę. Nagle największymi wrogami Kitty zostali jej dziadkowie, którzy będąc bardzo religijnymi ludźmi, nie potrafili pogodzić się z wyborem, jakiego dokonała ich wnuczka. Może i na nią nie krzyczeli, nie wyzywali i nie atakowali, ale zachowując kamienną twarz, wyrzucili ją ze swego domu. Kitty zamieszkała w wynajętym mieszkaniu w dość niespokojnej, ale umiarkowanie taniej dzielnicy Kew Gardens w Queens, niedaleko dworca kolejowego. Choć okręg ten był znacznie spokojniejszy niż Brooklyn, nawet tam każdej nocy słychać było częste wycie policyjnych syren. Odgłosy wystrzałów, głośnych awantur i krzyków należały do stałego repertuaru nocnych dźwięków w całej okolicy. Aby zarobić na czynsz, Kitty podjęła pracę jako urzędniczka pocztowa. Ta praca okazała się jednak zbyt nudna dla przebojowej i pełnej życia młodej kobiety, lubiącej zabawę i taniec. Postanowiła ją zmienić. Przyjęła więc posadę barmanki. Jej zdaniem znacznie ciekawszą i co najważniejsze, lepiej płatną. Kitty była lubiana przez klientów baru. Z napiwków zbierała zwykle wyższą kwotę niż jej wypłata. Miała tylko jedno marzenie.
odłożyć jak najwięcej pieniędzy i w przyszłości otworzyć włoską restaurację. Aby zaoszczędzić, przyjęła do swojego mieszkania współlokatorkę. Kobiety dzieliły się nie tylko opłatami, ale i sypialnią i szybko zostały parą. Po tym jak w sierpniu 61 roku Kitty została aresztowana za przyjmowanie w barze zakładów bukmacherskich, wyrzucono ją z pracy. Nowy bar, w którym się zatrudniła, oddalony był o ponad 10 km od jej miejsca zamieszkania. Aby móc bez przeszkód dojeżdżać do pracy, Kitty zdobyła prawo jazdy, co nie było zbyt częstym zjawiskiem u amerykańskich kobiet w tamtych latach, i kupiła własny samochód. Zdecydowała się na ten krok nie tylko z wygody, ale i z bezpieczeństwa. Zwykle kończyła pracę około 2 w nocy, a następnie wracała do domu nocnym środkiem komunikacji. Po tym jak pewnego razu czekając na tramwaj została napadnięta i okradziona, uznała, że jeżdżąc samochodem uniknie podobnych incydentów. 13 marca 1964 roku Kitty skończyła pracę nieco później niż zwykle. Kiedy wyszła z baru, zegar wskazywał godzinę 2:30 w nocy. Trasa do domu zajmowała jej zwykle nie więcej niż 45 minut. Gdy na ostatnim skrzyżowaniu czekała na zmianę świateł, obok jej czerwonego Fiata zatrzymał się biały Chevrolet. Choć wokół nie było o tej porze innych aut, to kobieta w ogóle nie zainteresowała się tym stojącym obok samochodem. A po zmianie świateł na zielone, nawet nie zwróciła uwagi, że Chevrolet pojechał za nią. Na parking przy dworcu kolejowym wjechała kwadrans po trzeciej. Do pokonania zostało jej jeszcze 30 metrów. Dokładnie tyle dzieliło ją od budynku, w którym mieszkała. Gdy tylko wysiadła z samochodu, zauważyła idącego w jej stronę mężczyznę. Nie widziała jego twarzy, ponieważ zasłaniał ją kapelusz z szerokim rondem. Zauważyła jednak coś znacznie bardziej przerażającego. Człowiek ten w ręku trzymał wielki nóż. Kitty wystraszyła się i zaczęła biec. Nie skierowała się jednak w prawo, aby jak najkrótszą drogą dotrzeć do drzwi wejściowych jej klatki schodowej. Zamiast tego pobiegła prosto, okrążając budynek w kierunku budki telefonicznej, który bezpośrednio łączył się z najbliższym posterunkiem policji. Nie zdążyła jednak do niego dobiec. Mężczyzna z nożem dogonił ją i dwukrotnie dźgnął w plecy. Kitty zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy. Po przeciwnej stronie ulicy, w wysokim apartamentowcu z czerwonej cegły, nagle zaczęły zapalać się światła w oknach. Chwilę później pojawiły się w nich niewyraźne ludzkie sylwetki. Sprawca chwycił Kitty w pół, a wtedy z 7. piętra budynku ktoś krzyknął do napastnika, aby natychmiast zostawił tę dziewczynę. Spłoszony sprawca uciekł. Ranna Kitty upadła na chodnik, który już po chwili zaczął się barwić jej krwią. Płakała i z trudem próbowała się podnieść. Prawdopodobnie nie dostrzegła tego, że w szybkim tempie zapalone w oknach światła zaczęły gasnąć. Człowiek, który ją uratował, już nie krzyczał. Nikt do niej nie podszedł, nikt jej wtedy nie pomógł. Podnosiła się przez kilka minut. Chwiejnym krokiem, podtrzymując się ściany budynku, zaczęła iść. Aby dojść do klatki schodowej, musiała cofnąć się w stronę parkingu, a następnie obejść budynek. Wychodząc za róg oświetlony uliczną latarnią, zauważyła, że uzbrojony w nóż mężczyzna w kapeluszu wcale nie uciekł. Czekał na nią przy betonowej ścianie. Czuła, że w każdej chwili może stracić przytomność. Próbowała otworzyć najbliższe drzwi. Niestety były zamknięte na klucz. Napastnik podbiegł do niej i zadał kolejne ciosy. Przeraźliwy wrzask rozniósł się po całej okolicy. Tym razem w innym budynku również zapaliły się światła w oknach. Jakaś starsza kobieta wychyliła się z balkonu i grożąc wezwaniem policji, domagała się uszanowania jej ciszy nocnej. Chciała się spokojnie wyspać, do czego miała przecież pełne prawo. Choć krzyki nie ustały, kobieta nie spełniła swojej groźby i nie zadzwoniła na policję.
Może gdyby niewyspana sąsiadka usłyszała, jak ciężko ranna Kitty kilka razy powtarza, że umiera. Podobno tego już wtedy nie dosłyszała. Krzyki i przekleństwa ponownie spłoszyły bandytę. Pobiegł on do swojego samochodu i odjechał, jednak nie po to, aby oddalić się z miejsca, w którym chwilę wcześniej dwukrotnie zaatakował 28-letnią kobietę. Chciał jedynie przeparkować auto, ponieważ uznał, że jest ono zbyt dobrze widoczne z okien pobliskich budynków. Ktoś przecież mógł zapamiętać charakterystycznego białego Chevroleta i powiązać go później z jego osobą. Na kolejowy parking mężczyzna z nożem powrócił 10 minut później. Okna znów były ciemne, a ulica pusta. Zasłaniając twarz kapeluszem, na wypadek gdyby jednak ktoś stał w oknie przy zgaszonym świetle, napastnik obszedł parking. Zaglądał w każdy zakamarek, za każdy krzak. Szukał swojej ofiary. Gdy ją zostawiał, jeszcze żyła. Nie miał pewności, że umarła. Musiał dokończyć to, co zaczął. Przecież mogła widzieć jego twarz. Tylko jedne z wielu drzwi prowadzących do klatek schodowych budynku nie były zamknięte na klucz. Uchylił je ostrożnie i wsunął głowę. Zobaczył, że zakrwawiona kobieta leży na podłodze tuż przy schodach. Wciąż żyła, ale nie miała siły się podnieść. Wszedł do środka i zamknął za sobą drzwi. Pomyślał, że teraz to już na pewno nikt go nie zobaczy. Najpierw kilka razy dźgnął ją nożem. Gdy nabrał pewności, że jego ofiara już nie żyje, zgwałcił. Tak jak planował od chwili, kiedy ujrzał ją w czerwonym Fiacie, gdy razem czekali na zielone światło. Na koniec wyjął z jej torebki portfel i zabrał $49. Niewiele, ale pomyślał, że przyda mu się każda kwota. Miał przecież żonę i dzieci na utrzymaniu. Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie policja odebrała o godzinie 3:50. Zadzwonił Carl Ross. Człowiek, który jako jedyny próbował wcześniej interweniować, krzycząc na napastnika, aby zostawił kobietę. Dlaczego powiadomienie policji zajęło mu tak wiele czasu? Zanim wykręcił on numer komisariatu, najpierw postanowił zadzwonić do swojego przyjaciela i poradził się, co właściwie powinien zrobić w takiej sytuacji. Zgłosić ten atak? A może nie ma sensu, bo ktoś inny to zrobił? Czy na pewno w ogóle doszło do jakiegoś napadu na kobietę? A co jeśli była to zwykła kłótnia małżeńska? Albo jakieś żarty? Jego przyjaciel stanowczo upierał się, że te sprawy należy jak najszybciej zgłosić. Jednak przekonanie do tego Karla zajęło mu blisko pół godziny. Policjanci pojawili się na miejscu około 10 minut po odebraniu tego zgłoszenia. Niemal równocześnie przyjechała tam karetka pogotowia. Okazało się, że wbrew temu, co sądził napastnik, Kitty wciąż żyła, choć była nieprzytomna, a jej stan ratownicy określili jako bardzo ciężki. Kobieta została natychmiast zabrana do szpitala, ale nie udało jej się uratować. W policyjnym raporcie zapisano: świadek, będąc w swoim mieszkaniu, usłyszał wezwanie pomocy. Widział białą kobietę szarpiącą się z mężczyzną w dużym kapeluszu na głowie. Znaleźliśmy ją w korytarzu na parterze budynku, w którym mieszkała. Miała liczne rany kłute. Zmarła w drodze do szpitala, a następnie została zabrana do kostnicy. Sekcja zwłok wykazała, że Kitty została dźgnięta nożem myśliwskim 17 razy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pojawiającą się w niektórych źródłach wersję mówiącą, że Kitty zmarła jeszcze zanim na miejsce przybyła policja. W ramionach swojej sąsiadki z drugiego piętra. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, o czym wyraźnie informują policyjne raporty sporządzone krótko po tych tragicznych wydarzeniach. Już pierwsze godziny prowadzonego śledztwa uzmysłowiły detektywom, że bardzo wielu ludzi było świadkami napadu. Rozmowy z mieszkańcami okolicy, w której doszło do morderstwa, pokazywały, że co najmniej 30 osób widziało któryś z trzech ataków na ofiarę. Jednak policja odebrała tylko jedno zgłoszenie. I to ponad pół godziny po tym, jak ten mężczyzna z nożem zaatakował po raz pierwszy. Jeden wniosek nasuwał się sam.
Gdyby osoba, która poinformowała policję o tym, co zobaczyła z okna swojego mieszkania, uczyniła to od razu, zamiast czekać 30 minut, ta kobieta prawdopodobnie wciąż by żyła. To, że nikt nie zdecydował się na osobistą interwencję, wcale nas nie dziwiło, ale nie mogliśmy zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego nikt z naocznych świadków napadu nie powiadomił o tym policji? To się nam nie mieściło w głowach. Ustalono, że całe tragiczne zdarzenie trwało łącznie 32 minuty. Dlaczego przez ten czas, pomimo że świadkowie widzieli przynajmniej dwa ataki, policyjny telefon milczał? Śledczy postanowili zapytać o to każdą osobę, która w rozmowach z funkcjonariuszami twierdziła, że coś podejrzanego tamtej nocy widziała lub słyszała. Odpowiedzi, jakie wówczas usłyszeli, wstrząsnęły nawet najbardziej doświadczonymi stróżami prawa. Najczęściej padała odpowiedź, że incydent został zinterpretowany jako kłótnia małżeńska albo awantura pomiędzy kochankami. To jeszcze można było zrozumieć, ponieważ żadna z osób, która odpowiedziała w ten sposób, nie widziała ani noża w ręku napastnika, ani samego momentu zadawania ciosów. Jednak inne wytłumaczenia były dla śledczych już znacznie mniej oczywiste. I tu przykłady. Myślałem, że to bijatyka dwóch pijanych meneli. Byłam pewna, że to tylko jakieś dzieciaki się bawią. Mój mąż chciał zadzwonić na policję, ale mu tego zabroniłem. Nie chciałam, aby się w to mieszał. Próbowałem, ale po tym jak wykręciłem numer, nie mogłem złapać tchu, nie dałem rady nic powiedzieć. Bardzo chciałem, ale tak strasznie się bałem. Słyszałem, że coś się dzieje, ale pomyślałem, że to nie moja sprawa. Dzwoniłem, ale było zajęte. Innego numeru na posterunek policji nie znam. Wachlarz wytłumaczeń zdawał się nie mieć końca. Ludzie prześcigali się w wymyślaniu wymówek, dla których nie mogli lub nie chcieli powiadomić policji o tym, że pod ich oknami przeraźliwie krzyczy kobieta atakowana przez jakiegoś mężczyznę. Zwłaszcza dwie odpowiedzi zmroziły krew w żyłach detektywów. Jeden z mężczyzn, bez cienia wyrzutów sumienia w głosie, zakomunikował, że właściwie to nie ma powodu robić z tego wielkiej afery, ponieważ takie rzeczy dzieją się na całym świecie. Ludzie byli, są i będą mordowani, tak długo jak długo istnieć będzie ludzkość. Według niego nie było to nic wielkiego. Inny świadek, bez ogródek, przyznał natomiast, że i owszem, w pierwszej chwili naprawdę miał zamiar zadzwonić na policję, ale idąc w kierunku telefonu uznał, że jest już strasznie późno, a on jest zmęczony i bardzo śpiący. Następnie, jak gdyby nigdy nic, zamiast w stronę telefonu, poszedł prosto do swojej sypialni. Jak to w ogóle możliwe, że tych wszystkich ludzi nagle dopadła tak wielka znieczulica? Dlaczego tak wiele osób po prostu stało i patrzyło, jak niewinna kobieta była atakowana i w konsekwencji zabita na ich oczach? Nikt nie oczekiwał przecież od nich heroizmu, tego aby wyszli i walczyli z tym mężczyzną, mogli jedynie zadzwonić po pomoc. Zastanawiali się nad tym nie tylko śledczy, ale i dziennikarze, ponieważ informacje o tym zdarzeniu szybko dotarły do nowojorskiej prasy. O morderstwie kilka dni później napisał New York Times. Rzadko publikujemy bardziej przerażające historie niż relacja o tym, jak 38 szanowanych, przestrzegających prawa obywateli klasy średniej w całkowitym spokoju obserwowało mordercę prześladującego swoją ofiarę, młodą i niewinną kobietę. A przecież tylko jeden telefon, jedna ludzka reakcja mogła tej kobiecie uratować życie. Ten artykuł opublikowany gdzieś między reklamami a ogłoszeniami przeszedł bez większego echa, ale już artykuł z 27 marca, a więc opublikowany w tej samej gazecie, ale dokładnie dwa tygodnie po zbrodni, wstrząsnął najpierw całym Nowym Jorkiem, a później całą Ameryką. Sprawił też, że przez wiele lat w historii o zabójstwie Kitty więcej było nieprawdziwych plotek niż faktów. Tamtego dnia na pierwszej stronie New York Timesa pojawił się wielki tytuł 37 świadków, którzy widzieli morderstwo, nie wezwało policji.
Redaktor nie zadał sobie wtedy nawet trudu, aby poprawić zawarty w tamtym tytule błąd, bo treść właściwego artykułu mówiła już o 38 świadkach. Następnego dnia, na miejsce, gdzie doszło do tej tragedii, przybyło mnóstwo dziennikarzy. Na żywo relacjonowali nowe zjawisko społeczne, jakim była ludzka niechęć do niesienia pomocy swoim sąsiadom. Artykuł całkowicie zakłamywał prawdę o zeznaniach świadków. Zdaniem jego autora, 38 osób widziało moment morderstwa. Co więcej, wszyscy ci ludzie mieli przez 30 minut obserwować, jak Kitty zostaje zarżnięta na śmierć pod oknami własnego mieszkania. A gdy było już po wszystkim, to wszyscy świadkowie, jak gdyby nigdy nic, położyli się spać. O tym, że tak nie było, napisano dopiero 25 lat później. Do tego czasu zaprezentowana w roku 64 wersja stała się jedynym oficjalnym opisem zbrodni. Po opublikowaniu tego kłamliwego artykułu, cała Ameryka była w szoku. Wina za całą sytuację szybko została zrzucona na policję. Znaleźli się ludzie, którzy opowiadali dziennikarzom o tym, że w przeszłości wielokrotnie próbowali zgłaszać policji fakt popełniania przestępstw, ale zamiast spodziewanej interwencji, zwykle spotykała ich za to wrogość ze strony policji. Okazało się wtedy, że często dochodziło w takich przypadkach do zniewag, wyzwisk, a nawet zastraszania zwykłych obywateli przez przyjmujących zgłoszenie policjantów. Na jaw wyszło również to, że problem ten nie dotyczył wyłącznie Nowego Jorku. Takie rzeczy działy się na terenie całych Stanów Zjednoczonych i to od wielu lat. Opisywane sytuacje miały miejsce w przypadku, kiedy zgłaszającemu udało się w końcu dodzwonić na policję. A nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W tamtych czasach wezwanie pomocy wcale nie było taką łatwą sprawą. Choć dziś może się to wydawać nieprawdopodobne, nie było wtedy jednolitego numeru alarmowego ułatwiającego wzywanie pomocy. Aby powiadomić nas o popełnieniu przestępstwa lub jakimkolwiek innym zagrożeniu, Amerykanie musieli się dodzwonić do konkretnego posterunku policji z danego okręgu. Inną opcją było wybranie cyfry 0 i skontaktowanie się z operatorem telefonicznym. Dopiero on łączył dzwoniącego z odpowiednim numerem. Czasami cała ta operacja trwała stanowczo za długo. Gdy pomoc w końcu nadchodziła, często okazywało się, że było już za późno na ratunek albo interwencję. Dopiero przyszłość pokazała, że ta śmierć na stałe zapisała się w amerykańskiej historii. Nie z powodu swojej brutalności, niezwykłości lub tajemniczości, bo Ameryka doświadczała przecież o wiele gorszych i głośniejszych zbrodni, ale właśnie z powodu przyczynienia się do powstania jednolitego numeru alarmowego, którego trzy cyfry znane są do dziś na całym świecie. Mowa tu o słynnym numerze 911. Uważni słuchacze mogą kojarzyć pewne fakty, bo o początkach tego numeru alarmowego oraz o tym, że korzystają z niego nawet mordercy, wspominałem w jednym z wcześniejszych odcinków. Mowa o numerze 156. Jeżeli nie kojarzycie, warto wrócić do tego epizodu. Sprawą społecznej apatii zajęli się również czołowi amerykańscy psychiatrzy i psychologowie. Powstały też nowe określenia tego zjawiska, z istnienia którego niewiele wówczas osób zdawało sobie sprawę. Jedni nazywali to syndromem Kitty, inni proponowali efekt widza lub przechodnia. Zwykli obywatele mówili wprost o społecznej znieczulicy, jednak do fachowej terminologii trafiło pojęcie dyfuzji odpowiedzialności. Dyfuzja odpowiedzialności, nazywana także rozproszeniem odpowiedzialności, polega na obniżeniu się prawdopodobieństwa zareagowania świadków kryzysowego zdarzenia wraz ze zwiększaniem się liczby świadków tego zdarzenia. Choć rachunek arytmetyczny sugeruje, że im więcej jest świadków kryzysowego zdarzenia, np. napadu lub wypadku, tym większe powinno być prawdopodobieństwo, że któraś z tych osób podejmie jakieś działanie. To przeprowadzone eksperymenty społeczne dowiodły, że wraz ze zwiększaniem się ilości świadków, prawdopodobieństwo reakcji któregokolwiek z nich spada.
O ile rozprawy psychiatrów i psychologów były oczywiście niezwykle ważne, no to jeszcze ważniejsze, przynajmniej z punktu widzenia śledczych, było schwytanie mordercy. Póki co detektywi dysponowali portretem pamięciowym, dlatego szukali czarnoskórego mężczyzny w wieku nie więcej niż 30 lat o wzroście około 170 cm. Jeździł białym Chevroletem i nosił wielki kapelusz. Tyle mieli informacji. 19 marca 1964 roku, a więc 6 dni po zabójstwie, w środku nocy dwóch ludzi podeszło do czarnoskórego mężczyzny, który właśnie wkładał do bagażnika swojego samochodu telewizor. John i Jerry byli sąsiadami. Popijali właśnie piwo na werandzie, gdy zobaczyli nieznajomego wychodzącego z pobliskiego domu, którego właściciele wyjechali na wycieczkę do Europy. Zapytany o to, skąd ma ten telewizor i dlaczego wynosi go do samochodu o tak późnej porze, czarnoskóry mężczyzna, wskazując konkretny dom, odpowiedział, że właśnie pożyczył go od bliskich przyjaciół. Tłumaczył, że jego sprzęt się zepsuł. John i Jerry dobrze jednak znali tych bliskich przyjaciół. Było to starsze małżeństwo, prawdziwi rasiści, szczerze nienawidzący ludzi o innym kolorze skóry, a zwłaszcza czarnych. Nigdy nie podaliby takiemu człowiekowi szklanki wody, więc tym bardziej nie pożyczyliby mu swojego nowego telewizora. John i Jerry nie mieli wątpliwości, że złapali złodzieja na gorącym uczynku. Unieruchomili więc jego samochód i zadzwonili na policję. 15 minut później jeden z policjantów legitymował już złodzieja. W tym samym czasie drugi policjant sprawdzał przez radio numery rejestracyjne białego Chevroleta, w którego bagażniku wciąż znajdował się ten pożyczony telewizor. Komunikat z centrali wskazywał jasno, że samochód nie był kradziony, ale chwilę później druga wiadomość zwrotna zelektryzowała stróżów prawa. Samochodu dokładnie takiej marki i takiego koloru poszukuje nowojorska policja w związku z zabójstwem. Po przewiezieniu tego mężczyznę na komisariat okazało się, że 28-letni Winston Mosley nigdy wcześniej nie był notowany. Mieszkał na Manhattanie, miał żonę i dzieci. Jednak nie cieszył się dobrą opinią. Sąsiedzi uważali go za pospolitego nieroba i złodzieja. Jego samochód faktycznie pasował do opisu świadków ze śledztwa w sprawie zabójstwa Kitty. Co więcej, Mosley wydawał się idealnie pasować do portretu pamięciowego tego sprawcy. Zapytany wprost, czy dwa tygodnie wcześniej zamordował 28-letnią kobietę, złodziej telewizora bez żadnego wahania odpowiedział, że tak. Zdecydował się nawet powiedzieć, co skłoniło go do popełnienia tego przestępstwa. Tamtej nocy wyszedłem z domu z zamiarem zabicia jakiejś kobiety. Kiedy w mojej głowie pojawiła się taka myśl, już nic nie mogłem z tym zrobić. Wziąłem ze sobą nóż myśliwski, który ukradłem poprzedniej nocy. Zobaczyłem ją stojącą na światłach i wiedziałem, że to będzie ona. Pojechałem za nią. Później wbiłem jej nóż w plecy. Po chwili dodał sam do siebie, że wcześniej zabił jeszcze dwie inne kobiety. 29-letnią Annie i 15-letnią Barbarę. Zwłaszcza w związku z ostatnią z wymienionych ofiar, policjanci mieli problem. Od blisko roku w więzieniu siedział już człowiek, który przyznał się do tego zabójstwa. Aby udowodnić prawdziwość jego słów, Mosley opowiedział o szczegółach zbrodni. Te szczegóły mógł znać tylko morderca. Podobnie uczynił w przypadku przyznania się do zabójstwa Kitty. Policjanci nie mogli uwierzyć, że zwykły złodziej, którego przywieźli na posterunek, okazał się być poszukiwanym mordercą. Jego proces rozpoczął się 3 miesiące po aresztowaniu. Początkowo ten mężczyzna twierdził, że jest niewinny. Później zmienił zdanie, a jego obrońcy próbowali przekonać ławę przysięgłych o niepoczytalności. Jednak ich wysiłki okazały się daremne. Zwłaszcza, że wkrótce zaczął ze szczegółami opowiadać o tym, jak obserwował, śledził i zaatakował swoją ofiarę. Wtedy obrońcy zaczęli jeszcze bardziej forsować tezę o chorobie psychicznej ich klienta.
że miał dwa skrajne oblicza, które w zależności od pory dnia przejmują nad nim całkowitą kontrolę. Za dnia miał stałą pracę i rodzinę. Kochał żonę i swoje dzieci. Nie różnił się niczym od innych przykładnych obywateli. Ale w nocy zmieniał się w prawdziwego potwora, uzależnionego od morderstw i seksualnych szaleństw. Jego obrońcy pytali ławę przysięgłych, czy normalny człowiek zabiłby kogokolwiek, gdyby wiedział, że jest obserwowany przez kilkadziesiąt osób? Proces mordercy trwał zaledwie 3 dni. 11 czerwca o godzinie 16 ława przysięgłych udała się na naradę. 6,5 godziny później zapadł werdykt. Oskarżony został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia, czyli popełnionego z pełną premedytacją. Gdy sędzia odczytał wyrok, sprawca stał niewzruszony, a jego twarz nie okazywała żadnych emocji. 4 dni później ponownie zebrał się sąd. Tym razem po to, aby ogłosić, na jaką karę zasłużył morderca. Prokurator w mowie końcowej niemal błagał ławę przysięgłych o karę śmierci. Argumentował, że taki potwór nie może mieć szansy wyjścia na wolność. Że nawet dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego nie jest w stanie zagwarantować w 100%, że ten potwór nigdy nie wróci na ulicę, aby zabić kolejny raz. Kiedy sędzia ogłosił, że jedyną rozsądną karą będzie w tym przypadku kara śmierci na krześle elektrycznym, ludzie obecni na sali rozpraw wstali z miejsc i zaczęli wiwatować. Gdy ich oklaski i krzyki ucichły, sędzia po raz ostatni zabrał głos. Nie popieram takiego zachowania. Nie popieram tego, że ktokolwiek może klaskać i cieszyć się w sytuacji, gdy człowiek zostaje skazany na śmierć. Nie popieram, ale takie zachowanie jestem w stanie zrozumieć. Nie popieram również kary śmierci i nie wierzę w jej słuszność. Ale kiedy widzę takiego potwora, osobiście nie zawahałbym się sam pociągnąć za przełącznik, aby włączyć prąd. Ostatecznie morderca Kitty nigdy nie usiadł na krześle elektrycznym. Z czasem jego wyrok zmieniono na dożywotnie pozbawienie wolności. W późniejszych procesach podobny wyrok usłyszał za zamordowanie 2 innych kobiet, do czego sam się przyznał. Jego więzienna kariera była pasmem ciągłego łamania prawa, skutkującego dodawaniem do wyroku kolejnych lat odsiadki. Ucieczka z więzienia, podczas której wziął zakładników i zgwałcił kobietę na oczach jej męża. Udział w buncie więźniów, zakończonym śmiercią 10 strażników i 29 osadzonych. Samo okaleczenia zakończone operacjami, które tylko cudem uratowały mu życie. W międzyczasie zaocznie ukończył szkołę średnią i udzielił kilku wywiadów prasowych, w których przedstawił siebie jako ofiarę, a nie oprawcę. Aż 18 razy starał się o zwolnienie warunkowe, ale zawsze spotykał się ze zdecydowaną odmową. Zmarł w 2016 roku, miał wtedy 81 lat i odsiedział 52 lata, a to uczyniło z niego jednego z najdłużej osadzonych więźniów w historii stanu Nowy Jork. Choć sprawa zabójstwa Kitty nie wyróżniała się niczym szczególnym spośród setek innych spraw w kryminalnej historii Stanów Zjednoczonych, ani pod względem brutalności, ani pomysłowości sprawcy, to śmierć tej 28-letniej kobiety nie odeszła w zapomnienie. Przyczyniła się do zdefiniowania społecznego zjawiska nazywanego dziś w Polsce dyfuzją odpowiedzialności. Jednak Amerykanie, jak to Jan Kesi, wolą nazywać zjawisko po swojemu. Dla nich jest to po prostu syndrom Kitty. Sprawa Holly Wells i Jessica Chapman. Miały po 10 lat. Były najlepszymi przyjaciółkami. Holly Wells i Jessica Chapman. Obie zawsze grzeczne i uśmiechnięte. Były niezwykle lubiane. Niemal wszystko robiły razem. Chodziły do tej samej klasy, wspólnie spędzały wolny czas po szkole. Bawiły się, grały w gry komputerowe lub spacerowały uliczkami angielskiego Soho, w którym mieszkały.
To niewielkie miasteczko uważane było za niezwykle bezpieczne, dlatego też rodzice dziewczynek pozwalali, aby te oddalały się od domu bez nadzoru dorosłych. Były tylko dwie zasady, których dziesięciolatki musiały przestrzegać: nie rozmawiać z nieznajomymi i wrócić do godziny 20:30. Ulubionym miejscem dziewczynek było miejsce centrum sportowe. Znajdowało się tuż przy szkole podstawowej, do której chodziły, zaledwie kilka minut piechotą od domu Holly. To właśnie tam stał automat ze słodyczami, w którym przyjaciółki zostawiały większą część swojego kieszonkowego. Tak też było w niedzielę, 4 sierpnia 2002 roku. Moja córka była bardzo odpowiedzialnym dzieckiem i wiedziała, że wolno jej być poza domem do godziny 8:30 wieczorem. Zawsze jednak uprzedzała mnie o każdym wyjściu poza ogrodzenie naszej posesji. Tamtego dnia zaprosiła do siebie swoją najlepszą przyjaciółkę. Cofnijmy się do 4 sierpnia 2002 roku. Tego dnia Holly i Jessica bawiły się razem w pokoju pierwszej z nich. Ubrane były w jednakowe koszulki swojego ulubionego klubu piłkarskiego, Manchester United. Krótko po godzinie 17:00 mama Holly zrobiła im zdjęcie, po czym wróciła do ogrodu, gdzie trwał niedzielny grill. Dziewczynki zjadły przygotowane dla nich porcje, a następnie wróciły do wspólnej zabawy. Nie trwała ona jednak zbyt długo. Kilka minut po godzinie 18:00 Holly i Jessica opuściły dom i nikomu nie powiedziały, gdzie idą. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca. Być może nie chciały przeszkadzać ucztującym w ogrodzie dorosłym, a może po prostu zamierzały wyjść tylko na chwilę, aby kupić swoje ulubione słodycze. Pewne jest tylko to, że dziewczynki swoje kroki skierowały w stronę miejskiego centrum sportowego, do którego dotarły 10 minut później. Znajdująca się w tym miejscu kamera przemysłowa zarejestrowała moment, w którym Holly i Jessica, ubrane w jednakowe czerwone koszulki Manchesteru, pojawiły się przed centrum sportowym. Po zakupie ulubionych słodyczy obie oddaliły się w kierunku pobliskiej rzeczki. Dochodziła godzina 18:30. Od tego momentu wszelki słuch po dziewczynkach zaginął. Punktualnie o 20:00 do sypialni córki weszła matka Holly. Chciała, aby dziewczynki pożegnały się z wychodzącymi właśnie gośćmi. Ku jej zdumieniu odkryła, że pokój był pusty. Natychmiast zaalarmowała męża, który jednak, w przeciwieństwie do swojej żony, starał się nie panikować. Nie martw się, na pewno są gdzieś w pobliżu. Może wyszły tylko do sklepu i za chwilę wrócą. Nasza córka wie, że musi być w domu najpóźniej 8:30, więc ma jeszcze pół godziny. Przecież wiesz dobrze, że ona nigdy nie wychodzi z domu bez poinformowania nas o tym. Dzwoniłam na jej komórkę, ale telefon jest wyłączony. Oby tylko nic złego im się nie stało. Uspokój się i nie panikuj, bo to nam w niczym nie pomoże. Dobrze, rozejrzę się po okolicy, a ty sprawdź jeszcze raz wszystkie pomieszczenia w domu. Zobaczysz, dziewczynki zaraz się znajdą. Nigdzie, ani w domu, ani w sąsiedztwie nie było śladu po Holly i Jessice. Gdy o 8:30 wybiła godzina, którą Kevin Wells nazywał żartobliwie domową godziną policyjną, a jego córka wciąż przebywała poza domem, również i on zaczął się martwić. Nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała miejsca. Martwili się również państwo Chapman, których córka Jessica nie wróciła do domu o wyznaczonej porze. Mijały nerwowe minuty. W trakcie gorączkowych poszukiwań prowadzonych na własną rękę przez obie rodziny oraz ich sąsiadów nie udało się natrafić na jakikolwiek ślad. Krótko przed godziną 22:00 Wellsowie jako pierwsi o zaginięciu Holly powiadomili miejscową policję. Rozpoczęły się drobiazgowe poszukiwania, w których wzięło udział ponad 400 funkcjonariuszy. Policjanci pukali do każdych drzwi niewielkiego SOEM. Po godzinie 18:30 nikt już nie widział dziesięciolatek. Do akcji szybko zaczęli dołączać wolontariusze. W poszukiwaniach wziął również udział personel Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, stacjonujący w pobliskiej bazie wojskowej.
Jeszcze tego samego wieczoru. Ostatnie zdjęcie Holly i Jessica. Te, na którym dziewczynki ubrane były w jednakowe koszulki klubu piłkarskiego Manchester United, opublikowane zostało w lokalnych mediach. Szybko pojawiła się policyjna hipoteza mówiąca o tym, że dziewczynki mogły zostać porwane. Taka wersja została jednak od razu odrzucona przez zrozpaczonych rodziców, którzy upierali się, że ich zaginione córki na pewno nie rozpoczęłyby rozmowy z nikim nieznajomym. Ich słowa na konferencji prasowej potwierdził dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszczały Holly i Jessica. Wiem, że nie należy zbyt szybko wykluczyć żadnej możliwości, ale będę tutaj stanowczo stał po stronie rodziców. W naszej szkole stawiamy bezpieczeństwo dzieci na pierwszym miejscu. Potencjalne zagrożenie ze strony obcych jest czymś, czego uczymy nasze dzieci od najmłodszych lat. Podejmujemy największe wysiłki w celu nauczenia ich, że rozmawiać mogą wyłącznie z osobami, które bardzo dobrze znają. Kilka osób twierdziło, że widziały dziewczynki po godzinie 18, jednak ich zeznania nie pchnęły do przodu śledztwa. Informacje te były zbyt ogólne i często wzajemnie się wykluczały. Najbardziej wiarygodnym świadkiem okazał się 28-letni Ian Huntley, szkolny dozorca pobliskiego liceum. Mężczyzna mieszkał w niewielkim domu, blisko centrum sportowego, przed którym zaginione dziesięciolatki były widziane po raz ostatni. W telewizyjnych wiadomościach kilka razy pojawiły się jego wypowiedzi, których udzielał bardzo chętnie. Widziałem je, kiedy obie przechodziły obok mojego domu. To mogła być godzina w pół do siódmej. Siedziałem przed wejściem i czyściłem psa. Pomachały do mnie, ponieważ mnie znały. Moja dziewczyna, która ze mną mieszka, jest ich nauczycielką. Zauważyłem też, że jedna z dziewczynek lekko krwawiła z nosa. Zapytałem, czy potrzebuje pomocy, ale odpowiedziała, że to nic takiego, bo czasami tak po prostu leci jej krew. Nie zatrzymały się nawet i poszły dalej. Zeznanie mężczyzny, który od samego początku był bardzo zaangażowany w poszukiwania, wydawały się wiarygodne. Jego dziewczyna, Maxine Carr, rzeczywiście uczyła Holly i Jessica. Co więcej, obie uczennice zawsze podkreślały, że była to ich ulubiona nauczycielka. Wiedziały też, gdzie mieszka. Wiele razy widziały ją w towarzystwie szkolnego dozorcy z sąsiedniej szkoły. Moja córka czasem krwawiła z nosa. Lekarze mówili, że to z powodu zwykłego osłabienia i kazali podawać jej witaminy. Jeśli ktokolwiek twierdził, że widział tamtego dnia dziesięciolatkę z krwawiącym nosem, to musiała być moja córka. Wszystko wskazywało na to, że Huntley był ostatnią osobą, która widziała zaginione. Nic więc dziwnego, że tym mężczyzną szczególnie zainteresowała się policja. Jego dom został przeszukany już następnego dnia, jednak funkcjonariusze nie znaleźli niczego, co mogłoby go łączyć ze zniknięciem Holly i Jessica. Wersja zdarzeń, którą przedstawiał ten mężczyzna, została wkrótce potwierdzona przez jego dziewczynę, która bardzo chętnie wypowiadała się na ten temat w mediach. Brałam wtedy kąpiel, ale słyszałam, jak on rozmawia w tym czasie na progu z dziewczynkami. Gdy do nich wyszłam, już ich nie było. Żałuję, że nie zdążyłam zapytać, dokąd idą. Gdybyśmy tylko wtedy wiedzieli to, co wiemy teraz, moglibyśmy je jakoś powstrzymać lub zrobić cokolwiek, co uchroniłoby je przed zaginięciem. Szkolny dozorca sprawiał wrażenie mocno poruszonego zaginięciem. Próbował też nawiązać bezpośredni kontakt z rodzicami zaginionych dziesięciolatek. Podszedł do ojca Holly. Objął go, poklepał po plecach i powiedział: Bardzo mi przykro. Nie wiedziałem, że to pańska córka. Proszę pamiętać, że dopóki nie mamy żadnych złych wieści, wciąż istnieje cień nadziei, że odnajdziemy dziewczynki całe i zdrowe. I tego się trzymajmy. Jego alibi, które zapewniła mu szkolna nauczycielka, było na tyle mocne, że został on skreślony z listy głównych podejrzanych. Nie oznaczało to jednak, że nie budził podejrzeń. Jego zachowanie mimo wszystko wydawało się policjantom bardzo dziwne. Bardzo aktywnie brał udział w poszukiwaniach. To jeszcze nie było podejrzane, ponieważ podobnie czyniło setki innych mieszkańców,
Uwagę policjantów zwrócił jednak nadmiernie okazywany im przez niego szacunek i grad pytań, jakimi mężczyzna od samego początku ich zarzucał. A pytał właściwie o wszystko. Jak długo trwa badanie próbek DNA i ile dni mogą one przetrwać w środowisku naturalnym, zanim ulegną całkowitemu zniszczeniu. Interesował się postępami w śledztwie. Nieustannie dopytywał, jakie ślady znaleziono. Gdy ogłoszono, że na poczcie głosowej telefonu Jessica śledczy nagrali wiadomość dla potencjalnych porywaczy, Huntley zaczął dopytywać policjantów, czy istnieje możliwość, aby je odsłuchać. Czasami wręcz domagał się zdradzenia mu informacji, których policjanci, dla dobra śledztwa, nie chcieli upubliczniać. Miał też świeże zadrapania na twarzy, które tłumaczył zabawą z psem. Kolejnym faktem, który zwrócił uwagę policjantów, był sposób, w jaki zarówno Huntley, jak i jego dziewczyna wypowiadali się w mediach o zaginionych. Była po prostu cudowna i prześliczna. Jeśli ktoś je ma, to niech natychmiast pozwoli im wrócić do domu. Bardzo za nimi tęsknię. Obie były moimi ulubionymi uczennicami. No właśnie, były, a nie są. Coraz bardziej medialna para przeważnie wypowiadała się o zaginionych dziewczynkach w czasie przeszłym. To sprawiło, że detektywi zaczęli im się przyglądać znacznie uważniej niż na początku śledztwa. Osoba szkolnego dozorcy nie dawała nam spokoju. Niby żadne dowody nie wiązały go z zaginięciem, ale jego zachowanie odbiegało od typowego dla osób przejętych losem tych dwóch dziewczynek. Z każdym dniem stawał się coraz bardziej nerwowy i wyraźnie tracił na wadze. Sprawiał wrażenie, jakby w ogóle nie spał, co najmniej od tygodnia. Przyjmując za najbardziej prawdopodobną wersję, że dziewczynki zostały uprowadzone, detektywi przesłuchali blisko 300 zarejestrowanych w pobliskich hrabstwach przestępców seksualnych, w tym 15 pedofilów, określanych przez policję jako szczególnie drapieżnych. Zbadano również pojawiające się plotki, jakoby Holly i Jessica umówiły się na spotkanie z osobą poznaną przez internet. Wszystko na nic. Śledztwo w dalszym ciągu tkwiło w martwym punkcie, a brytyjska prasa, szczegółowo opisująca sprawę zaginięcia, o którym mówił już cały kraj, nazwała poszukiwania najbardziej rozległymi i najintensywniejszymi w brytyjskiej historii kryminalnej. Przełom nastąpił 12 dni po zgłoszeniu zaginięcia. Śledczy, przypuszczając, że Ian Huntley wiedział znacznie więcej niż decydował się mówić, postanowili jeszcze raz przeszukać szkolny magazyn, w którym dozorca w związku z wykonywaną pracą spędzał dużo czasu. Późnym wieczorem, 16 sierpnia, w koszu na śmieci odkryto na wpół spalone fragmenty koszulek piłkarskich. Były podobne do tych, które w dniu zaginięcia miały na sobie dziewczynki. Natrafiono również na buty w rozmiarze typowym dla dziesięciolatek. Tylko on miał klucze od tego magazynu, więc było dla nas jasne, że nikt inny nie mógł umieścić tam nadpalonych koszulek i butów. Choć nie odnaleziono ciał, wszystko wskazywało na to, że poszukiwane dziewczynki nie żyją. Jeszcze tej samej nocy dozorca i jego dziewczyna zostali aresztowani pod zarzutem uprowadzenia i morderstwa. W trakcie pierwszego przesłuchania Huntley do niczego się nie przyznawał. Odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień i zażądał adwokata. Myślicie, że to zrobiłem, prawda? Byłem ostatnią osobą, która je widziała, dlatego myślicie, że coś im zrobiłem. Maxine Carey milczała, jeśli już odpowiadała na pytania policjantów, robiła to w sposób wymijający. Najczęściej powtarzała to, co już wcześniej mówiła zarówno detektywom, jak i mediom. Jeszcze zanim zakończyło się ich przesłuchanie, dokonano wstrząsającego odkrycia. W dwumetrowym rowie, w pobliżu bazy lotniczej, około 55 km na wschód od miasteczka Soem, strażnik leśny natknął się na częściowo spalone ciała Holly i Jessica. Prawdopodobną przyczyną śmierci dziewczynek było uduszenie. Stan zwłok nie pozwolił na stwierdzenie, czy obu morderstw dokonano na tle seksualnym. Nie udało się również ustalić, czy ofiary przed śmiercią zostały zgwałcone.
Rozkład ciał sugerował, że do śmierci doszło prawdopodobnie już w dniu zaginięcia. Kiedy podano do publicznej wiadomości, że dziewczynki, których szukał cały kraj, nie żyją, Wielka Brytania utonęła we łzach. Ludzie byli wstrząśnięci. Nie mogli uwierzyć, że ktoś byłby zdolny do takiego barbarzyństwa. Do zrozpaczonych rodziców wysyłano kartki i kwiaty z całego królestwa. Swoje wsparcie okazał również piłkarz David Beckham, ówczesna gwiazda Manchester United i jeden z najsłynniejszych sportowców. To właśnie nazwisko Beckhama widniało na plecach koszulek, które dziewczynki miały na sobie w dniu zaginięcia. Tymczasem śledczy wciąż przesłuchiwali parę oskarżoną o dokonanie podwójnego morderstwa. Pierwsza złamała się Maxine. Kobieta nie zamierzała brać na siebie winy za tak okropną zbrodnię. Szybko przyznała, że alibi, jakie wcześniej dała swojemu chłopakowi, było całkowicie fałszywe. Maxine uwierzyła, że nie ma on nic wspólnego z zaginięciem. Zgodziła się pomóc. Zapewniła mu alibi, które wprowadziło w błąd policję. Dalsze śledztwo wykazało, że szkolny dozorca w ciągu ostatnich 10 lat dopuścił się co najmniej kilkunastu gwałtów. Obcował też seksualnie z osobami poniżej 14 roku życia. Oskarżony i skazany został jednak tylko raz. Większość przestępstw seksualnych, jakich się dopuścił, nie została nigdy zgłoszona ani przez jego ofiary, ani przez ich rodziny. O jego przeszłości nie wiedział też dyrektor szkoły, w której pracował, ponieważ w podaniu o pracę Huntley podał nazwisko panieńskie swojej matki. Tymczasem coraz więcej dowodów świadczyło przeciwko niemu. Po przebadaniu worka na śmieci, w którym znajdowały się ciała dziewczynek, okazało się, że są na nim odciski palców dozorcy. Na zabezpieczonych koszulkach znaleziono jego włosy oraz włókna z ubrań. Ciekawe fakty śledczym przekazał też jego sąsiad. No, widziałem, jak w dzień zaginięcia mył swój samochód, czego nie robił nigdy wcześniej. Dokładnie odkurzył wnętrze, a potem zdezynfekował je jakimiś środkami chemicznymi. Z bagażnika wyrwał całą wyściółkę, zastępując ją kawałkiem domowego dywanu. Pozbył się również narzuty, która zawsze pokrywała tylne siedzenie. Okazało się, że następnego dnia po zaginięciu dziewczynek Huntley zmienił wszystkie opony, choć były zupełnie nowe. Próbki ziemi zebrane spod auta oskarżonego pasowały do miejsca, w którym sprawca porzucił ciała swoich ofiar. Ustalono również, że ostatni sygnał z telefonu komórkowego jednej z dziewczynek został wysłany w bezpośrednim sąsiedztwie domu szkolnego dozorcy, dokładnie o godzinie 18:46, a więc kilka minut po spotkaniu z zaginionymi, o którym Huntley tak chętnie opowiadał wcześniej dziennikarzom. Pomimo niepodważalnych dowodów, oboje wciąż twierdzili, że są niewinni i nie mają nic wspólnego zarówno z zaginięciem, jak i ze śmiercią dziewczynek. Prokuratura była innego zdania i żądała dla oskarżonych maksymalnej kary, czyli dożywotniego pozbawienia wolności. Maxine Carr, będąc już w areszcie, początkowo utrzymywała ze swoim chłopakiem kontakt listowny. Regularnie pytała o jego zdrowie i zapewniała o swojej bezgranicznej miłości. Pocieszała go oraz dodawała mu otuchy. Podkreślała również, że wierzy w jego niewinność. Wszystko zmieniło się, gdy obrońca kobiety przedstawił jej dowody obciążające jej chłopaka. Ona także mogła trafić za kratki na wiele lat. Maxine nagle zdała sobie sprawę, że jej sytuacja jest znacznie gorsza niż do tej pory sądziła. Natychmiast całkowicie zerwała kontakt ze swoim dotychczasowym chłopakiem. Przestała również wierzyć we wciąż płynące z jego strony zapewnienia o niewinności. Kobietę oskarżono o pomoc w ukrywaniu morderstwa oraz składanie fałszywych zeznań. Oczekujący na swój proces szkolny dozorca próbował udawać osobę niepoczytalną. Po jego próbie samobójczej w czerwcu 2003 roku został poddany drobiazgowej dwumiesięcznej obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Nasz zespół badał jego stan psychiczny w celu ustalenia, czy cierpiał on na jakąkolwiek formę choroby psychicznej i czy był zdolny stanąć przed sądem.
by odpowiedzieć za swoje zbrodnie. Według naszej oceny badany, choć jest psychopatą, nie cierpi na żadną poważną formę choroby umysłowej lub psychotycznej, które mogłyby wykluczyć jego udział w procesie. Stwierdziliśmy również, że w momencie popełnienia morderstw był świadomy swoich czynów. Proces, który rozpoczął się w listopadzie 2003 roku, przykuł uwagę całej brytyjskiej opinii publicznej. Krajowe dzienniki ze szczegółami relacjonowały jego przebieg. Społeczeństwo, wciąż nie mogące wyjść z szoku po tej okrutnej zbrodni, domagało się głów. Pojawiły się nawet głosy o konieczności przywrócenia w Wielkiej Brytanii kary śmierci, bo tylko taki wyrok w oczach Brytyjczyków byłby sprawiedliwy. 1 grudnia 2003 roku Ian Huntley zdecydował się na zaskakujące wyznanie. Wysoki sądzie, przyznaję się do zabicia dziewczynek. Nie było to jednak morderstwo, jak mi się zarzuca, ale wypadek. Gdy spotkałem je przed swoim domem, u jednej z nich dostrzegłem krwawienie z nosa. Postanowiłem udzielić pomocy. Zaprowadziłem je do mojej łazienki. Wanna już wcześniej była wypełniona wodą, ponieważ kąpałem swojego psa. Podłoga była mokra, więc się pośliznąłem i straciłem równowagę. Wtedy doszło do wypadku. W dalszej części ze szczegółami opisał, jak upadając, niechcący pchnął Holly do wanny. Dziesięciolatka miała wpaść do wody i utonąć. Jak sam przyznał, w tym momencie spanikował i zamarł. Świadkiem tej sytuacji miała być Jessica, która zaczęła głośno krzyczeć. Płakała i krzyczała, że zrobiłem to specjalnie. Bałem się, że hałas zaalarmuje sąsiadów, więc próbowałem stłumić jej krzyki i wytłumaczyć, że nie chciałem zrobić krzywdy jej przyjaciółce. Zatkałem jej usta dłonią, ale zrobiłem to zbyt mocno i przypadkowo ją udusiłem. Spanikowałem, a gdy doszedłem do siebie, było już za późno, by udzielić jakiejkolwiek pomocy. Obie nie żyły. Zapytany o to, dlaczego nie wezwał karetki, a później z premedytacją starał się zniszczyć wszelkie dowody, Huntley stwierdził, że po prostu bał się, że nikt mu nie uwierzy w tę przypadkową śmierć. Dzień później, prawdopodobnie poinstruowany wcześniej przez swojego obrońcę, nieco zmodyfikował wersję zdarzeń. Próbował wytłumaczyć się ze swoich słów, kiedy podczas wypowiedzi dla jednej z telewizji stwierdził, że co prawda widział dziewczynki w dniu ich zaginięcia, ale tylko przez chwilę. Ich śmierć wywołała u mnie traumę, która sprawiła, że chwilowo straciłem pamięć. Z powodu szoku w mojej głowie wymazał się fakt, że były w moim domu. Dopiero teraz wszystko sobie przypomniałem. Jego linia obrony została jednak zburzona przez Maxine, która opowiedziała, że od samego początku. Huntley mówił jej, że dziewczynki były w domu i wyszły z niego dopiero po udzieleniu pomocy Holly. Kobieta tłumaczyła, że całkowicie wierzyła w jego niewinność. Wiedziała jednak, że jej partner był w przeszłości karany za gwałt. Gdyby przyznał, że dziewczynki były u niego w domu, od razu trafiłby na celownik śledczych. Próbowało go przekonać, aby opowiedział policji o tym, że chciał pomóc krwawiącej z nosa dziewczynce. Jednak on tłumaczył, że zaproszenie do domu uczennicy jest naruszeniem zasad panujących w szkole, w której był dozorcą. Gdyby o tym fakcie dowiedział się dyrektor, Huntley natychmiast straciłby pracę. Dlatego właśnie kobieta zapewniła mu alibi. Wielokrotnie przekonywała, że zrobiła to wyłącznie dlatego, bo była pewna, że jej chłopak nie może mieć żadnego związku z zaginięciem i śmiercią tych dziewczynek. Kolejni świadkowie w coraz większym stopniu podważali linię obrony. Ważne okazały się też zeznania świadków. Stali razem przy otwartym bagażniku swojego samochodu. On cały się trząsł i przez dłuższy czas wpatrywał się w ten bagażnik. Pokazywał palcem jego wnętrze. Coś tłumaczył. Ona stała obok ze spuszczoną głową. Widziałam, że przez cały czas płakała. Nagle oboje spostrzegli mnie w oknie. Wtedy ten mężczyzna szybko zamknął bagażnik, po czym oboje w pośpiechu wsiedli do samochodu i odjechali. Dlaczego jego uwagę tak bardzo przykuła zawartość bagażnika? Na co wskazywał palcem i co wtedy tłumaczył? Dlaczego Maxine płakała?
Zdaniem prokuratury odpowiedź mogła być tylko jedna. W bagażniku znajdowały się wtedy dwa martwe ciała dziewczynek, które szkolny dozorca miał zamordować z zimną krwią. Huntley miał je wozić przez kilka dni, zanim znalazł sposób, aby je ukryć, a w tym pomogła mu jego dziewczyna. Według prokuratury sprawca dokonał swoich morderstw z pobudek czysto seksualnych, a próbująca go kryć kobieta oszukała policję, ponieważ za wszelką cenę starała się chronić swojego partnera. Dopiero strach przed więzieniem sprawił, że wyznała całą prawdę. Obrońca dozorcy do końca próbował przekonać wszystkich, że nie jest on okrutnym mordercą. Mój klient jest rzeczywiście winny śmierci dziewczynek. Dlatego zasłużył na sprawiedliwą karę. I wierzę, że taką właśnie karę otrzyma. Należy jednak pamiętać, że nie jest on potworem, jak próbuje się go nazywać. Nie przedstawiono niepodważalnych dowodów na to, że planował morderstwo i dokonał zbrodni z premedytacją. Argumenty obrony nie przekonały ławy przysięgłych. 17 grudnia 2003 roku Ian Huntley został uznany winnym dokonaniu dwóch morderstw z premedytacją i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia dopiero po 40 latach. W momencie odczytywania wyroku twarz mordercy nie okazywała żadnych emocji. Nigdy nie udało się ustalić dokładnego przebiegu obu zabójstw. Podczas odczytywania uzasadnienia wyroku sędzia zwrócił się bezpośrednio do skazanego. Nie ulega wątpliwości, że zamordowałeś je obie. Jesteś jedyną osobą, która wie, w jaki sposób to zrobiłeś i jedyną osobą, która wie, dlaczego to zrobiłeś. Niech Bóg zlituje się nad twoją duszą. Gdy sędzia zakończył swoją mowę, rodziny zamordowanych dziewczynek zaczęły głośno płakać. Już po wyjściu z budynku sądu, matka Jessica powiedziała dziennikarzom: myślę, że ten człowiek był niczym więcej jak tykającą bombą zegarową, a wybuch był tylko kwestią czasu. Dziewczynki znalazły się po prostu w niewłaściwym miejscu i czasie. Mam nadzieję, że gdy go zobaczę następnym razem, będzie leżał w trumnie. Tak jak nasze córeczki, które ten potwór nam odebrał. Maxine Carr, która przyznała się do składania fałszywych zeznań, stanowczo zaprzeczyła swojemu współudziałowi w morderstwach. Została uznana za niewinną zarzutu pomagania sprawcy w tuszowaniu dowodów. Za celowe wprowadzenie w błąd organów ścigania kobieta została skazana na 3,5 roku więzienia. Na poczet kary sąd zaliczył byłej nauczycielce okres, jaki spędziła w areszcie. Po wyjściu na wolność kobieta nie wróciła już do swojego miasta. Po licznych groźbach, jakie otrzymywała od mieszkańców regionu, zmuszona została do zmiany swojej tożsamości i przeprowadzki. Nie znamy jej obecnego miejsca pobytu. Dom, w którym Holly i Jessica zostały zamordowane, wyburzono w kwietniu 2004 roku. Decyzją miejskich władz gruz pochodzący z rozbiórki został rozwieziony do kilku nieoznakowanych miejsc. Teren po budynku do dziś jest tylko pustym i ogrodzonym placem, porośniętym trawą. Od czasu skazania Ian Huntley był wielokrotnie atakowany przez innych więźniów. Jego twarz oblano wrzątkiem, był wielokrotnie bity i raniony ostrymi przedmiotami. Raz nawet podcięto mu gardło, ale rana okazała się niegroźna i po kilku tygodniach spędzonych w więziennym szpitalu wrócił do swojej celi. W 10. rocznicę śmierci dziewczynek matka Holly zgodziła się udzielić wywiadu dziennikarce The Sun. Oto jej słowa. Gdy dowiedziałam się, że moja córka nie wróci już do domu, poczułam się tak, jakbym dostała obuchem w głowę. To był koszmar, z którego już nigdy się nie obudziłam. Choć minęło tyle lat, wciąż czuję ten sam ból. Nawet teraz, gdy idę ulicą i widzę, jak inne matki oraz inni ojcowie krzyczą na swoje dzieci, szarpią je za rękę lub strofują przy każdej okazji, w mojej głowie pojawia się tylko jedna myśl. Nie róbcie tego.
Kochajcie swoje dzieci najmocniej jak potraficie. Kochajcie je całym swoim sercem. Kochajcie je, dopóki możecie. Odcinek powstał na podstawie książki Roda Kakleja oraz filmu dokumentalnego kanału Discovery. Wykorzystano również informacje zawarte w podcaście Murder with My Husband oraz w artykułach opublikowanych w serwisach The Daily Mail i BBC News. Odcinek zrealizowano na podstawie książek Alana Whittakera i Julie Shepard. Wykorzystano również prace autorstwa Tani Serizier i Paula Kida oraz artykuły prasowe australijskich dzienników Herald Sun i The Sydney Morning Herald. Odcinek powstał na podstawie podcastów Shadow of Truth oraz Murdered at School. Wykorzystano również gazety The Times of Israel i The Jerusalem Post oraz serwis Middle East in 24. Odcinek powstał na podstawie informacji opublikowanych przez szwedzką telewizję SVT oraz Sveriges Radio, a także na podstawie artykułów prasowych w szwedzkich dziennikach Aftonbladet oraz Expressen. Odcinek powstał na podstawie książki Jill Bentley, matki zamordowanej nastolatki. Wykorzystano również artykuły opublikowane na nowozelandzkim portalu informacyjnym Staff oraz w dziennikach Otago Daily Times i Ashburton Guardian. Odcinek powstał na podstawie książek i prac takich autorów jak Mark Gado, Catherine Pelonero, Charles Scholar, Kevin Cook i Robert McFadden. Wykorzystano również artykuły opublikowane w gazetach The New York Times, The New York Daily News oraz zeznania sprawcy złożone w trakcie procesu. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Nathan Yates, Kevin Wells i JCS Butler oraz na podstawie artykułów prasowych z brytyjskich dzienników The Guardian, London Evening Standard, The Telegraph oraz The Sun.